charytatywnym turnieju. Witamy wszystkich, dzień dobry, cześć. Za 10 minut rozpoczniemy zmagania szachowe. Mam nadzieję, że zawodnicy wszyscy będą się dobrze bawić. Pewnie, że będą się dobrze bawić, co by się mieli nie źle bawić. Gramy dzisiaj sobie na pełnym luziku w turnieju charytatywnym, który rok temu też organizowaliśmy, tylko rok temu organizowaliśmy go na Zamku Królewskim w Niepołomicach, w którym wzięło ponad 30 osób chyba, o ile dobrze pamiętam, wspólnie z klubem UKS Goniec Staniątki, którego także serdecznie witamy i pozdrawiamy. Turniej charytatywny szachowy pod tytułem Wymarzony prezent, jak i cała akcja stworzona przez, tutaj muszę sobie podpowiedzieć troszkę, Działaj w potrzebie Niepołomice. Przez hospicjum dla dzieci i dorosłych w Niepołomicach. Zbieramy dla hospicjum dla dzieci i dorosłych w Fundacji Carmeum, na ulicy Stefana Batorego. Wspólnie z UKS Goniec Staniątki. Zobaczmy na listę zawodników, kto tam już do nas dołączył. Na tą chwilę mamy 15 zawodników. Na tą chwilę 15 zawodników. Ja też tutaj jakby usprawiedliwiam wielu zawodników, że frekwencja może nie być spora, gdyż dzisiaj były mistrzostwa ogólnopolskie szkół i przedszkoli, w których wzięło blisko, nie wiem, 1500 dzieci. Nie znam dokładnej liczby, ale strasznie dużo było. Ponad 1000, może tak będzie łatwiej. Ponad 1000 dzieci wzięło udział w tym turnieju. Bardzo dużo zawodników ze Staniątek, bardzo dużo zawodników od nas z gminy Kłaj. Więc też jakby nie ma się co dziwić, że tutaj nie będziemy mieć nie wiadomo jak dużej frekwencji. Ale myślę, że 20 osób, jeżeli się zaloguje, to już będzie naprawdę świetnie. Gramy systemem Areny. Tutaj Państwo widzą na monitorkach. Ja jeszcze sobie tylko technicznie sprawdzę, czy jest wszystko ok. Oczywiście też można do nas pisać czy w komentarzach, czy nas dobrze widać, dobrze słychać. Chyba spoko będzie. Gramy systemem Areny 90 minut. Rozpoczynamy o godzinie 14:00. 10 minut tempo na zawodnika, dwoje zawodników po 10 minut, czyli partia ogólnie może trwać maksymalnie 20 minut, ale tempo, przepraszam, skojarzenia w tym turnieju są takie, że po przegranej partii, czy po wygranej partii, czy po zremisowanej partii dostajemy kolejnego przeciwnika i gramy sobie dalej, czyli ogólnie przez 90 minut non-stop gramy w szachy. To jest taka różnica w porównaniu do turnieju szwajcarskiego, który jest oczywiście bardziej popularny niż arena, ale arena jest ogólnie na tego typu zabawy, charytatywne sprawy. Myślę, że jest jak najbardziej właściwa, prawda? Jest to bardzo fajna opcja dla dzieci. No, jeżeli dziecko gra, to myślę, że raczej ten system areny dzieci bardzo lubią, prawda? Skoro można grać. Dokładnie tak. No, w Szwajcarze no to te osoby, które tam są jakby troszkę mniej doświadczone, to czasami to czekanie 10-15 minut na kolejną rundę, ktoś się może przypadkowo wylogować, gdzieś pójść, rozłączyć, zainteresować czymś innym, prawda? Dokładnie. A tutaj na arenie po prostu przez 90 minut gramy. Następnie atut areny jest taki, że w każdej chwili można do tego turnieju dołączyć. Można nawet za 40 minut, jakby ktoś sobie nagle przypomniał, czy zobaczył nasz link na Facebooku, czy gdzieś tam wśród swoich znajomych. W każdej chwili do tego turnieju możecie dołączyć, a tak samo możecie w każdej chwili w tym turnieju zrobić sobie przerwę. Czy też zrezygnować po prostu. Po zakończeniu turnieju, bo to też myślę ważne, że jeżeli ktoś dogrywa partię, no to komputer zamyka po 90 minutach, wszystkie partie są przerwane. Więc nawet jeżeli ktoś miał pozycję wygrywającą i tak dalej, no to trudno, komputer tutaj jakby nie daje możliwości dokończenia danej partii. Czyli stricte równe 90 minut no, zabawy, bez sekundy dłużej. Po turnieju oczywiście powiemy kilka słów podsumowujących, wyczytamy wszystkich zawodników. No, na tą chwilę już mamy 17, no ja myślę, że
Ile mam jeszcze? 5 minutek. Ja myślę, że 20 osób na pewno zagra. Też tak myślę, tak. Nawet stwierdzam, że myślę, że 25 nawet tak strzelam. Czyli co, zakłady robimy? No nie jestem dobry w strzelaniu, ale możemy zrobić. Ja stawiam na 25. 25 zawodników, mówisz. Jest 8, musisz jeszcze, żeby się dołączyli. 6 minut, to ja tak, że 1 na minutę, to 23 będzie. Dobra, zobaczymy. Jak będzie 24, to będzie ok, będziemy mieć jakby porówno, prawda? No tak. Jasne, jasne. No na tą chwilę 16 zawodników. No ale bardzo fajny turniej. Wiadomo, że taki to jest turniej towarzyski, chodzi tutaj głównie o zabawę, chodzi o cel. No ale jestem ciekaw, jak zawodnicy ze Staniątek będą się spisywać z zawodnikami Szałownicy Kłaj, prawda? Czyli to nie jest turniej wewnętrzny taki, że między sobą gramy, tylko no już jest inny rywal z innego klubu. Znaczy tutaj też warto dodać, że nie tylko z Szachownicy i z Gońca grają zawodnicy, bo dostawaliśmy informację, że ktoś tam chce wziąć udział w ogóle gdzieś tam z innego regionu Polski, więc tak naprawdę nie wiemy, kto tutaj może zagrać z nami. Mam nadzieję tylko, że turniej będzie w pełni zagrany w duchu fair play, bo to o to chodzi. Nie ma tutaj żadnej nagrody za pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Nie losujemy żadnej nagrody. Jedynie dostajecie wirtualne medale dla pierwszej trójeczki. No i co? No i uczucie, że człowiek coś takiego fajnego, dobrego może zrobić dla kogoś, prawda? Jasne. Ponad 4 minutki do końca. Do rozpoczęcia. Tak, ja patrzę na czat. O, Kuba Piotrowski, nasz uczeń, pozdrawia wszystkich oglądających, trenerów, kolegów, także cały klub szachowy po raz drugi. Kuba jest jakby naszym tutaj widać wielkim fanem. Zawsze zalogowany tak, jest. Tak, zawsze zalogowany, zawsze aktywny. Transmitujemy na Twitchu tutaj jakby, żeby móc napisać komentarz, trzeba sobie założyć konto, więc tutaj jakby komentarzy też się nie spodziewamy, nie wiadomo ile, bo wiemy, że dużo osób po prostu nie ma konta i ogląda sobie tak dla samego oglądania. Też chcieliśmy dodać, że my tutaj w tym naszym, nazwijmy to studio, puszczamy tą transmisję też dla czystej zabawy. Nie jesteśmy profesjonalnymi streamerami, youtuberami, czy nie wiadomo kim tam jeszcze. Po prostu chcieliśmy ten turniej w jakiś taki chociaż sposób urozmaicić dla Państwa. No i pokazać tutaj, o co w tych szachach chodzi, kto tutaj gra. I tyle w sumie, prawda? Przez 90 minut, gdyby ktoś miał jakieś pytanie, no to na Twitchu można do nas napisać. Postaramy się odpowiedzieć. A tak to co? Będziemy rozmawiać o wszystkim, o niczym, o szachach. Pewnie, że tak. I o nie szachach. Jeżeli ktoś ma, jeszcze tak dodam od siebie, jeżeli ktoś ma konto na Twitchu, zachęcam do zalogowania się, do zadania pytania. Jeżeli ktoś to konto oczywiście ma, nie ma problemu z zalogowaniem. Tak, na ten moment widzę, że 17 osób nas ogląda, więc przyzwoicie, fajnie. Całkiem nieźle, dokładnie. Bardzo miło. 18 zawodników, panie Łukaszu, 2,5 minuty do rozpoczęcia turnieju. Chyba przegram zakład. Chyba oboje przegramy, bo nie ustaliliśmy, kto będzie bliżej. Więc... Chociaż nie wiadomo, jak to będzie, bo może być ostatnia minuta, tu nagle fala. Może też za 10 minut się zalogować więcej osób. No tak, to jest zapomniałem arena. Też o tym. Tak, to jest arena, że tutaj te 24-5 osób może być nawet za godzinę, prawda? Ale ustaliliśmy, że przed rozpoczęciem turnieju. Dobra, ja tutaj będę co chwilę zerkał na telefon. Wiem, że to trochę może wyglądać nieelegancko z mojej strony, ale nie mamy wglądu do czatu na naszym laptopie. No za dużo tych kart byśmy mieli, mogłoby nam się coś tutaj pomieszać. A tak to ja tutaj będę sobie zerkał w moją lewą stronę i patrzył, czy coś tutaj ktoś nam komunikuje. Bo gdyby transmisja się, nie wiem, popsuła i tak dalej, to żebyśmy wiedzieli o tym. Trzeba wtedy reagować oczywiście. Tak, jeżeli byśmy zniknęli, to transmisja wróci pod tym samym linkiem, na tym samym kanale. Jest to nasz stały kanał na Twitchu.
No co byś nas tu mogło? No jedynie jakiś internet, gdyby nam rozerwało, czy nie wiem, no laptop widzę, że się ładuje, więc jest ok. Ewentualnie jakiś błąd techniczny, ale to myślę, że 3-4 minutki wracamy z powrotem. Więc ogólnie przez do 15.30 na pewno tutaj będziemy się gdzieś pokazywać. Minuta do końca. Ja może jeszcze pokażę tutaj bombkę, którą otrzymaliśmy od pani Małgorzaty Klimasz z Niepołomic. Pani Małgorzata wykonała nam dla nas bombkę na licytację, która jest ręcznie robiona. Zobaczmy, ona jest taka płaska bardziej, więc jakby na choince nie zabierze dużo miejsca, ale bardzo ładnie jest wykonana ręcznie, starannie, ma tutaj możliwość zawieszenia jej. No i możemy ją licytować przez jeszcze półtorej godziny. Link do licytacji jest na naszym Facebooku, na Szachownica Gmina Kłaj. Tam post jest utworzony, gdzie można w komentarzach pisać różne kwoty. Tam chyba teraz widziałem, że pan Radosław Turecki dał 100 zł za bombkę, więc ładnie. Ok, rozpoczynamy turniej. Arena ma do tego, że pierwszy numer gra z drugim, trzeci z czwartym i tak dalej. Także mamy tutaj partię Milana z Karoliną. Czyli dwoje zawodników z naszego klubu. Milan dzisiaj, tu od razu warto dodać, że Milan dzisiaj zajął drugie miejsce w ogólnopolskim turnieju klas pierwszych, więc wielkie, wielkie brawa dla naszego 7-letniego zawodnika. Świetny wynik. W sumie rok temu był wicemistrzem przedszkolaków, teraz wicemistrzem pierwszych klas. No zobaczymy, jak mu pójdzie, jak będzie w drugiej klasie. No liczymy na medal. Mam nadzieję, że to nastąpi. I Milan z Karoliną. Tu będzie trudny, wyrównany bój, podejrzewam. Nawet rankingowo widać, że są bardzo zbliżeni. Oczywiście ranking nie gra. Znaczy jakby w pewnym sensie gra, ale nie sugerujemy się. Tutaj grają dzieci, osoby dorosłe chyba też nawet. No, ale ogólnie grają ludzie, jak na człowieka przystało, możemy się pomylić w każdej chwili. Chyba, że ktoś by korzystał z pomocy komputera, czego nie chciałbym. Czyli Milan Chmielek z Karolą Serafin i Kamelia Chmielek z Kubą Serafinem. Tak, Kamelia, siostra starsza Milana, a Kuba, brat starszy Karoliny. Czyli jakby pierwsze dwie partie, no to rodzeństwo, zobaczymy. Można powiedzieć, że taki mecz rodzinny się stworzył, 2-2. Dlatego podkreśliłem te nazwiska, zobaczymy, o to mi chodziło. Zobaczymy, jak to się potoczy. No ale zobaczmy dalej na kolejnych zawodników. Oczywiście. Kuba Piotrowski z Szymonem Kusakiem. Kuba Piotrowski, Szymon Kusak. Kolejni nasi zawodnicy. Tak, tutaj Szymon wczoraj był na turnieju stacjonarnym, który odbywał się na WKS Wawel, w hali Wojskowego Klubu Sportowego Wawel. I dzisiaj już gra w turnieju online. A Kuba z logiem Szachownicy to jest właśnie Kubuś, który nas tutaj na Twitchu pozdrawiał, więc zobaczymy, jak mu pójdzie. Na razie partie wyrównane. Michał Wanat dzisiaj też 5 punktów miał chyba na 7 jako klasa druga, więc gdzieś tam chyba przy pierwszej dziesiątce, albo nie wiem, pierwszej dwudziestce może był Michał, ale wzięło udział 140 zawodników, więc naprawdę ładnie. No a Szczerbek też zawodnik od nas. Szczerbek to jest, przypomnę, Mateusz Cabaj. Z Proszówek, tak, SP Proszówki. Okej, zobaczmy dalej. Antoni Grandys, Hubert Chorąży. Kolejni zawodnicy nasi. Czekamy, aż pojawi nam się ktoś z naszego zaprzyjaźnionego klubu ze Staniątek. Mhm. No ale tak, Antek dzisiaj też grał w tej samej grupie co Milan, czyli klasy pierwsze ogólnopolskich mistrzostw szkół i przedszkoli. Nie jestem do końca pewny, jak mu tam poszło, ale też chyba coś 5 punktów miał. Więcej niż 3 punkty miał na pewno, więc ale nie wiem, jak to się ostatecznie skończyło. To musimy później przeanalizować i zobaczymy, jak to tam wyszło. I Hubercik także, 2013 rok. Nie wiem, czy Hubert dzisiaj grał w turnieju. Chyba nie. No, jeżeli nie, no to tutaj już śmiało może rywalizować. Zobaczmy dalej. Filip Kołos, Julian Dziura. Kolejni nasi uczniowie,
Kto tutaj wygrał? Julian. Julian szczelił mata pięknego. Filip wczoraj bardzo dobry występ zaliczył w turnieju stacjonarnym na Wawelu. Na wojskowym klubie sportowym. Nie, szóste miejsce, tak. Szóste miejsce w ostatniej partii grał z liderką, ze zwyciężczynią turnieju. No i niestety nie udało się. Gdyby wygrał, byłoby podium. No ale i tak myślę, że Filip robi postęp, słucha rad trenerów, no i wskoczył do tej pierwszej dziesiątki. Natalia Panat z Franciszkiem Grybosiem. Tak, Natalka też dzisiaj już grała w turnieju ogólnopolskim, czyli tak. Mamy tutaj sporo uczniów, którzy taki dzisiaj porządny fitness dla mózgu sobie serwują. Dobry trening. Tak, bardzo dobry trening niedzielny, żeby tutaj logicznie troszkę popracować. Natalka dzisiaj grała w turnieju ogólnopolskim, nie pamiętam też jak jej tam za bardzo poszło, ale sam fakt, że gra w drugim turnieju, czyli wcześniej 2,5 godziny, teraz 1,5 godziny, no solidny trening. Jak na taki wiek, to naprawdę ekstra jest to wyczyn. I tu mamy w końcu kogoś spoza, Paku Truczek. Nie wiemy skąd jest ten zawodnik, gra z Xaverym i ma tutaj bardzo dużą dość przewagę pozycyjną, a także w materiale, ale partia toczy się dalej. Tutaj zawodnicy Xavery widać, że dość szybko rozgrywa partię, no ale... Nawet za szybko. No troszkę lekkie figury trzeba by tutaj wyprowadzić, no tutaj oczywiście bijemy, no i zobaczymy co tutaj będzie dalej. Zobaczmy kolejnych zawodników. Kindzia 16 kontra Kos. B podkreślenie Kos. To możliwe, że są zawodnicy z gońca Staniątki. Nie jesteśmy pewni, ale chyba tak. Więc też serdecznie witamy. Widać, że tutaj Kindzia 16 ma najwyższy ranking turniejowy. Jakby nie patrząc, no ale zobaczymy. Jest to arena. Tutaj jakby, Łukaszu, sam przyznasz, że ci zawodnicy najlepsi, jak trafiają na siebie na partię, to tracą trochę w tym turnieju. Racja. Jeżeli jest turniej areny, to jest to specyficzne, że zawodnicy mocni między sobą raczej szybko partii nie wygrywają. Zawodnicy troszeczkę słabsi, powiedzmy, szybko dają mata, grają następne partie, robią następne punkty, a ten jednak lepszy, z tym najlepszy, lepszy z lepszym, to jednak się trochę męczą, prawda? Zgadza się. No tutaj to powiedziałeś, że ci słabsi szybko dają mata lub szybko go dostają, prawda? O właśnie, no tak. Ogólnie słabsi zawodnicy w arenie szybciej te partie kończą, a arena ma to do tego, że im więcej tym partii rozegramy, oczywiście z dorobkiem jak najwyższym punktowym, oczywiście to ma oczywiście znaczenie, tym możemy się pnąć tam gdzieś ku górze, prawda? Racja. A jeżeli trafi taki zawodnik, jak tutaj widzimy, Kindzia 16 ma 1656 ranking i gra z zawodnikiem, no nawet tutaj Kos 1327. Tutaj już widać, że obaj zawodnicy pojęcie o szachach mają i prawdopodobnie ta partia troszkę potrwa. A w tym czasie inni zawodnicy mogą już sobie nabić jakiś punkcików, prawda? Możesz pokazać jeszcze na tabelę szybko, czy coś tu się zmieniło. Tak, już Julian i Paku Truczek mają wygrane partie i jeszcze raz jak wygrają, powinien im się zaświecić taki płomyczek. Gdzieś tutaj. Tak, przy niku, tam przy punktacji. Ten płomyczek oznacza to, że kolejna wygrana partia, za kolejną wygraną partię nie otrzymujemy już 2 punktów, tylko otrzymujemy punktów 4. Więc jeżeli ktoś na tym płomyczku będzie wygrywał każdą partię jakby z rzędu, może odskoczyć bardzo w tabeli, prawda? No i ten dźwięk, który Państwa zastanawia, to jest propozycja remisu, tak? Przed chwilą usłyszeliśmy, to jest propozycja remisu, że którejś z tych rozwiniętych partii, które oglądaliśmy, których nie zamknęliśmy, jest po prostu gdzieś propozycja. Zobaczmy, jak Mateusz Sabaj wygrał z Michałem Wanatem. Faktycznie jest szach i mat. Król nie ma ucieczki, jest atakowany. No to zróbmy koło. Chociaż zobaczmy jeszcze, jak Paku Truczek wygrał to. No jest faktycznie mat. Król wędrowny, nie można nigdzie królem uciec. No ale zobacz ten, jakie piękne arcydzieło Xavery stworzył.
Nie uważasz, trzy figury zostały na dole i taki piękny, taka piękna diagonala z pionów utworzona, a na szczycie król. Tak pięknie, ładnie to Xawery sobie wymyślił. Tutaj można powiedzieć, że jakbyśmy mieli konkurs najbarwniejszej partii albo najbarwniejszej pozycji, to Xawery tutaj myślę, że mógłby być zdecydowanym kandydatem do złota. Po prostu arcydzieło. Pięknie. No to dobrze, zróbmy takie koło i zobaczmy, jak tam Milan z Karoliną. Milan z Karoliną, tak. Tak, tutaj mówiliśmy też o tym wcześniej, że te osoby, które mają te rankingi dość wysokie, oni podejrzewam, że tutaj będą wyciskać z siebie dużo. No i widać nawet, Milan 5 minut już prawie gra. Karolinka troszkę dłużej się, krócej, przepraszam, się zastanawia. No i ta partia może się odbywać do ostatnich sekund. Zresztą ci zawodnicy się znają dość dobrze z zajęć szachowych. Mają pojęcie. Milan kategoria czwarta, Karolina kategoria trzecia, tak? Zgadza się. Idziemy dalej. Kamelia z Kubą. Kamelia kategoria druga. Kuba miał czwórkę, tak? Czwarta. Tak, tak. No i co? Mamy równą pozycję. Ciekawe bardzo. Chyba trzeba tutaj zbić. No i zobacz, podobnie czasowo wygląda. Kuba 5 minut, Kamelia też 5 minut. No tak samo jak wcześniej Milan z Karoliną. Więc tutaj te partie mogą się odbywać do samego końca. No jestem mega ciekaw tej partii, bo jest naprawdę bardzo równa pozycja. Czasu jest mniej więcej tyle samo. A jak byś obstawił, jak w meczu rodzinnym, jaki wynik będzie miał miejsce? Ja tak może sobie pozwolę wcześniej pierwszy, bo ja lubię tak troszkę, wiesz, coś dodać takiego, żeby się coś więcej działo dla czystej zabawy. Więc ja myślę, że będzie dwa remisy będą w tej partii. No mi ciężko jest stwierdzić. Ja myślę, że będzie chyba 1,5 do 0 dla Serafinów. Bo tak patrząc na partię Milana z Karoliną, Karolina wywalczyła sobie tam jakąś lekką przewagę. A tutaj mamy równą pozycję i myślę, że ta partia się raczej remisem skończy, chociaż ja nie jestem dobry w obstawianiu. No tak, ale tutaj nie chodzi o to, czy ktoś jest dobry, czy ktoś jest niedobry, bo jakby nic oprócz tego słowa nie dorzucamy od siebie materialnego, więc można po prostu się pobawić. No okej, zobaczmy, co tam dalej słychać. Szymon z Kubą. Tutaj chłopaki dzielnie walczą, a ten pionek wolny. Za pomocą skoczka będzie bardzo niebezpieczne. Tak, tutaj i tu myślę, że białe powinny tego piona zrealizować, w sensie doprowadzić go na pole przemiany. No i co? No i czarne tutaj tą wieżę wtedy najwyżej by oddali za tego hetmana, no i końcówka raczej wygrana przez białych. Tutaj nie powinno być raczej żadnej niespodzianki. W sensie no przed partią ciężko było wskazać zwycięzcę. Nie było tutaj faworyta. No między nimi różnie bywa. Raz wygrywa ten, raz wygrywa Zgadza ten. Zgadza się. Chłopaki się też dobrze znają z sali treningowej, więc rywalizują sobie, no znają swoje lepsze i gorsze strony. Zobaczmy, jak tam Antoś z Hubertem. Remis przez zgodę. Antoś z Hubertem, tak. Oni sobie zaproponowali remis i ten remis przyjęli, tak? No jest przewaga czarnych. No ten król może tutaj wedrzeć się, przeszachować na przedostatniej linii. Ja myślę, że mat za pomocą króla skoczka i wieży jest bardzo realny. No tym bardziej, że czasu też było jeszcze sporo. Antek miał tutaj 6 minut, Hubert 3. No chyba, że te 3 minuty wywołały jakąś presję. Myślę, że na tak. Zawodniku i pomyślał sobie, dobra, biorę ten remis, gram dalej. To jest arena, prawda? To nie jest Szwajcar, że tutaj te pół punktu mogłoby braknąć, tylko tutaj dobra, okej, okay, podajmy sobie ręce, czy w tych czasach stuknijmy się łokciami. I gramy dalej, lecimy dalej, prawda? Więc tutaj chłopaki też mogli już doświadczenie w turniejach areny wykorzystać w taki sposób, że w tym przypadku po punkcie, prawda? Tak, za remis jest prawdopodobnie punkcik w arenie. Zgadza się, więc wzięli po punkcie i polecieli dalej. No dobra, zobaczmy dalej, co tam, kto tam. Zobaczmy, jak Franciszek wygrał z Natalką. No tutaj czarno na tej szachownicy się zrobiło. Franek bardzo duża przewaga i skończyło się to matem. No i też Franek i Natalka polecieli dalej. Zobaczmy na kolejne partie. To jeszcze patrzymy. Kindzia tutaj wygrała. Nie tak. Czy co to się tu podziało się? Poddanie.
Poddanie partii. Czarne wygrały tutaj, poddanie jest partii. szach, no okej, okay. No i co, przecież mogliśmy się zasłonić, mogliśmy też odejść i okej, okay. No jest poddanie, no trudno. Kolejne pary nam się będą tworzyć, więc my sobie tutaj dodamy kolejne pary, żeby widzieć, kto z kim się wylosował jakby w drugiej rundzie. No tutaj rundy ciężko powiedzieć, bo niektórzy już mogą mieć trzecią partię. Momencik, ja sobie może rozwinę. Rozwinę sobie kilka, jeszcze tutaj. O, no, jeszcze tutaj sobie dodam. No i zobaczmy, co u Mateusza Cabaja z Filipem Kołosem. Tak. Czy to jest dobre zagranie? Czy Mateusz to przemyślał? 6 minut, 7 minut na zegarze to taki czas miły dla oka, bo mamy 25 posunięcie. Więc ogólnie chłopaki się tutaj zastanawiają, co to cieszy, bo nie lubimy partii, w których jest taka błyskawiczne ruchy, prawda? Mamy 10 minut na zawodnika, warto się zastanowić. 10 minut to jest no, bardzo, bardzo dużo czasu. Więc ja bym tutaj w ogóle się nie śpieszył. No i zanosi się na dość wyrównany pojedynek, także to mnie też cieszy, że zapowiada się naprawdę ciekawie. No i co, może tym pionkiem, może pasuje teraz to centrum jakoś wzmocnić. Tutaj jeszcze się można wybronić, zbić w tą wieżę. Nie ma tutaj żadnego podwójnego ataku groźnego, bo oczywiście wieża bije, hetman musi zbić i jest możliwość ucieczki hetmanem, także tutaj czarne raczej nic nie tracą. Zgadza się, tutaj poszła wymiana wież. No okej, okay. Co, myśli, żeby hetmana na d6 z atakiem tutaj w to centrum pionowe? Właśnie tak się zastanawiam, tylko może są lepsze pola, bo tak stwierdziłem w ostatniej chwili, że przecież ten hetman tutaj broni. Takie podpuszczanie trochę, no ale później hetman tu z groźbą mata. No nie wiem, nie mam pojęcia. Może tak, no tutaj może być tak, że pion z C poszedłby z atakiem na hetmana, hetman na D5 z atakiem na mata. No i jak tutaj widać nieraz, no teraz już jakby spokojny ruch zabezpieczający, odcięty ten punkt G2 przez gońca, już go tam nie sięgnie. Tylko że ma to swoje minusy, zauważ na tego pionka D3. Teraz się stał się osłabieniem, bo nie można tego pionka pchnąć, czyli to będzie raczej obrona tego pionka. Tak, czyli pionek tutaj musi jakby być broniony, inaczej zostanie stracony. Okej, okay, zobaczmy dalej, co tam słychać w kolejnej partii. Julian z Xawerem. No tutaj, ale partia. Tutaj chłopaki, Julian proponuje remis Xaweremu, ale Xawery tutaj no, przyjął remis, czyli Xawery ma punkcik. No i pytanie, czy Xawery dobrze zrobił, że przyjął ten remis? 10 jakby punkcików tutaj przewagi na szachownicy. Pozycja no taka, że wchodząc ułamek sekundy i od razu widzimy, że no czarne tutaj mają bardzo dużą przewagę, prawda? No prawdę mówiąc nie rozumiem tej decyzji. Król przeciwnika jest wędrownikiem, więcej figur. Starać się tylko wymieniać figury. Wieża na przedostatniej linii, możliwość zrobienia hetmana. Nie rozumiem decyzji Xawerego. Xawery jest chłopakiem bardzo młodym, który rozpoczyna taką swoją przygodę z turniejami w internecie, więc po prostu z Julianem, który jakiś czas temu chyba stanął na podium turniejowym, no skoro taki ktoś mu daje propozycję remisu, to Xawery może po prostu ten remis wziął z uśmiechem na twarzy, prawda? No ma punkta w końcu. Mógł walczyć o więcej, ale... Tu jeszcze złapałem fajny ruch. Oczywiście, tak. Widełki tutaj fajne. Okej, okay, zobaczmy dalej. Paku truczek z Michałem. No Michał tutaj ma lekką przewagę. No, przewaga figury. Tak, przewaga lekkiej figury. Pozycyjnie też to wygląda lepiej. No, teraz ten goniec musi odejść, żeby bronić jednak tego skoczka ciągle. Tylko gdzie? Tu nie można, tu nie można, tu nie można, bo tu pójdą wymiany, a później zbicie. Więc może lepiej pasuje bronić w jakiś sposób. No, to chyba nie pasuje. Bicie, bicie i bicie. Czyli dwie figury za jedną. Zgadza się. No nic, zobaczymy. Jeszcze przewaga czasowa też jest dość spora. Zobaczymy, tutaj się jeszcze może dużo zdarzyć. Kindzia wygrała z Hubertem. Współpraca gońca z hetmanem. Tak, piękny tutaj Mariusz, tego mata dzisiaj widzieliśmy, tylko z drugiej strony i
Julian to zrobił. I czarnymi chyba, tak, tym razem białymi. Bardzo popularny taki mat, prawda? Współpraca Hetmana z gońcem. Zwłaszcza na prawdziwych turniejach jest bardzo często, jak tak obserwuję młodszych zawodników, to jest tak często, że ten hetman wychodzi do przodu z gońcem i często jest takie uderzenie piękne na H7. Nasz umysł, czy ogólnie tak, te gońce, jak są gdzieś tak daleko ustawione, to tak człowiek niby wie, że ten goniec gdzieś tam czyha, ale tak zapomina się o nim, że on tam strzela po tej diagonali równo, całej, ale zapominamy jakby o tym i dostajemy tego mata w końcu gdzieś tam. No tak, z własnego doświadczenia, jeżeli powiedzmy z jakimś zawodnikiem się ścigam, jest partia blicowa, to często jest ten goniec, który robi mi takiego psikusa z daleka, że z jednej strony bije mi coś na drugą stronę. Na przykład hetmana błyskawicznie przesuwam na H1 i zawsze ten hetman czasami, często ten goniec może zawsze uderzyć tego hetmana. Tak mówiłeś, że ten goniec z daleka może się patrzeć na jakąś lepszą figurę. No tak, jest taki troszkę niezauważalny. Możemy mieć świadomość, że jest tam, wiem, że jest, ale w końcu zrobię jakiś ruch, kurczę, i dostanę karę za to. Okej. Okay. Mat korytarzowy, tego jeszcze dzisiaj nie było. Kuba, tak? Kuba Natalce. No, Natalka tutaj będzie miała kolejną lekcję, że przy roszadzie pasuje otworzyć to okienko, ten lufcik, furtkę, nie wiem, jak ludzie, przeróżne jakby rzeczy tutaj zawodnicy wymyślali, prawda? Ale warto temu królowi dać możliwość no, wyjścia z tego. A jak ty mówisz? Ja okienko mówię, czy drzwiczki otwieramy, żeby mógł wyjść tak bardziej. Podczas pracy w przedszkolach czy w klasach pierwszych na przykład, gdzie dzieci są jeszcze bardzo, bardzo młodzi, no to staram się im to jakoś tak bardziej na wyobraźnię opowiedzieć, że to jest jednak ważne, że gdyby było jakieś niebezpieczeństwo, to żebyśmy to okienko mieli otwarte i żeby można było z tego domku, którego nazywamy roszadą, czy zamku z angielskiego castle, roszada, prawda, żeby można było no, wyjść, uciec dla bezpieczeństwa, ale też trzeba wiedzieć, żeby to okienko, przez to okienko, żeby nikt nam nie wszedł, prawda. Więc tu bardzo dużo rozmów przeprowadzam z najmłodszymi dziećmi, aby właśnie im to w taki zrozumiały, ludzki sposób wytłumaczyć. No to z tym określeniem to mnie zaskoczyłeś, bo nie słyszałem o takim określeniu. O czym, że okienko? Okienko. Okienko albo drzwiczki jakoś tak, że można po prostu, żeby oni no wiem, o co chodzi, tak. Żeby wyjść z tego, żeby można było uciec, gdyby się jakieś tworzyło niebezpieczeństwo. Dobra, zobaczmy. No i spójrz, i zgadłem. Tylko, że Milan zremisował z Karoliną. No, piękny pacik. Aha, no, tak. No ale to był tak czy tak remis. Oczywiście zbicie było jak najbardziej. Czyli mamy tutaj jest pad. No i czyli ty wygrałeś, bo ty powiedziałeś, że państwo Serafinowie wygrają w tym rodzinnym boju. Kamelia przegrała z Kubą Serafinem. Kameli spadł czas. No ale też, jak widzisz, partia taka też przy remisie mogłoby się to wszystko gdzieś toczyć, prawda? No myślę, że tu jest raczej wygrana bardziej czarnych, bo tutaj staramy się wiązać. Na pewno pionka H3 złapiemy, tylko wystarczy bronić tego pionka. I te dwa pionki by sobie maszerowały, ale oczywiście w tych partiach się wszystko może zdarzyć. Stres, czas, wszystko oczywiście, się może zdarzyć. Oczywiście. Dobrze, zobaczmy kolejne partie. Franciszek z Antonim. Franek, 8 plus 8, Antek, ale Antek ma tutaj przewagę, Franek ma tutaj przewagę, jejku, co ja mówię? Czyżby Franek zrobił duży postęp? No ogólnie ci zawodnicy trenują bardzo, bardzo dużo, więc jakby postępy to jest kwestia czasu, prawda? Że tutaj jakby te wyniki zaczną przychodzić same. I tutaj jakby bez dwóch zdań, Franek z nami trenuje no cały czas od momentu przejścia na tryb online. Zobaczmy dalej. Może proponujesz jakąś partię, żebyśmy otworzyli? Ja myślę, że po kolei możemy lecieć. Tutaj jakby na koniec, ostatnie 10 minut czy tam 15 minut będziemy się skupiać na tam pierwszej piątce, pierwszej szóstce, żeby zobaczyć, jak tym najlepszym idzie ta rywalizacja. A tutaj myślę, lećmy, zobaczmy może tych zawodników, których nie znamy za bardzo.
Dobrze. Bo myślę, że tutaj jakby naszych zawodników jest chyba 15, a troje zawodników prawdopodobnie z Gońca, chociaż jedna osoba chyba nie jest w ogóle tutaj zrzeszona ani z jednym, ani z drugim klubem. Więc zobaczmy na tych zawodników. Kindziak, Raz, Paku, Truczek. Muszę się tej nazwy nauczyć. No i Kindzia tutaj widać, że dużo szybciej wykonuje swoje posunięcia. Bardzo fajne wyjście gońcem na E4. Przy takim biciu można zbić zawsze pionkiem. Oczywiście. Teraz skoczek odchodzi. Skoczek wtedy by odszedł i na przykład byłoby bicie tego pionka. No bo ten skoczek już był raczej straszony przez tego pionka, to musiałby raczej odejść. No i ciekawa pozycja. I Kindzia mogła tutaj zyskać materiał, prawda? Jednego cennego piona w centrum, no ale i tak bardzo dobrze to wszystko wygląda. Tutaj białe piony na skrzydle królewskim, jak widzisz, poszły mocno do przodu. Czyli taka trochę agresywna gra białego. Zobacz, no kolejny pion do przodu. Tutaj jakby białe próbują dorwać tego króla, gdzieś tam go rozbić. No i zobacz te gońce, białopolowy, czarnopolowy goniec. One też tam będą szczelać za niedługo w to skrzydło królewskie czarnych. No tak, tylko ten skoczek bardzo mi się podoba, bo on, jakby ten goniec nawet był bardziej uaktywniony. No to on blokuje ten czuły punkt. Punkt H7, punkt F7, dobrze wiemy, że to są zazwyczaj czułe punkty w takich partiach, takich dzieci. No dobra, zobaczmy kolejną partię, jakąś tam zaproponuj. Zaraz sprawdzimy. Ktoś spoza. Za bardzo dużego wyboru nie ma, to zobaczmy co u Karoliny i u Kuby. No i tak, co my tutaj mamy? Jest ten hetman. Można powiedzieć, że hetman za lekką figurkę. Hetman za lekką figurkę. No, można i tak. No i co? Teraz linia C się rzuca w oczy. Ten skoczek jest bardzo fajny, bo on tutaj może sobie chodzić. Ustawić się w bardzo fajne pole. Tak, jak on tam skoczy na C5, to praktycznie będzie nie do ruszenia. Jedynie propozycja wymiany gońca za skoczka. Inaczej nie widzę, żeby go gdzieś ktoś tam próbował przegonić. No i on tutaj też kontroluje to E4, gdyby ten pion tutaj gdzieś próbował czarny pójść, można go wtedy przyblokować z pionem ze jakąś propozycję. No ciekawie. Zalecamy tym, którzy mają straty jakieś materialne, żeby nie wymieniać figur. No to tutaj Kuba się pomylił. Nie zauważył, że ten skoczek może zbić gońca jeszcze. Wymiany na korzyść Karoliny mogą być. No tak, tutaj ten skoczek Karoliny świetnie po tej szachownicy się porusza. I z kolejnym atakiem na gońca. Dobrze, zobaczmy co tam dalej mamy. Zobaczmy, Kamelia, dziewczynki grają. Kamelia z Natalką. Obie dziewczynki mają 0 punktów. Kamelia tutaj ma bardzo dużą przewagę, ale Natalka się nie podda tak łatwo. Wolna linia H jest bardzo ważna. Tak, wie, że lubią mieć ze sobą kontakt. No i tutaj, no tu już są groźby, prawda? Bo jeżeli zagramy na H7, no to ta wieża leci. No i maty tutaj za niedługo będziemy mieć. Tak, bo teraz król tutaj i tutaj wchodzi mat. To tutaj powinien być mat. A goniec na E4? A pion by się nie zasłonił, bo się też byłby mat, tak? Chyba tak. No racja, cofnijmy się. Goniec tutaj. Mat jest? No mat jest. Też tak można. O tym, ja właśnie nie pomyślałem o tej wieży, tylko właśnie tym gońcem chciałem. A no tak, ty nie zauważyłeś mata gońcem, bo ty po 2000 partiach dopiero zamatowałeś gońcem. Tak, pierwszy. Dokładnie. No zgadza się. Także był szok, że ten prezencik dałeś mata gońcem. To jest coś. 2000 partii pierwszy raz od 2000 partii mat gońcem. Coś niecodziennego. Zobaczmy co Filipa u Milana. Pytanie, czy skoczkiem dałeś mata jeszcze? Musiałem dać, bo tam później po tym prezencie patrzyłem, czy coś jeszcze pominąłem, ale nie no, skoczek raczej tak. Milan z Filipem. No Milan tutaj też ma bardzo dużą przewagę. No i co? No ale Filip się tutaj nie daje. No jest, są jeszcze te dwie ciężkie figury, jest goniec. No król jest troszkę otwarty, prawda? No tak, zaznaczyłem właśnie bardzo fajne pole, że można było wejść tu hetmanem jakoś, postraszyć.
No tak, wcześniej można było, teraz już nie, bo teraz ten hetman zostałby od razu sprzątnięty. Więc teraz ten ruch jest no nie za dobry. Ale wcześniej oczywiście, jak ten skoczek stał na f4, to jak najbardziej można było tak próbować zagrać. Dobra, zobaczmy, co tam jeszcze dalej w jakimś... Kogo tutaj? Bekos, Ksawery, Wójcik. Zobaczmy ich. O, właśnie, Bekos. Bo to jest ktoś nie z szachownicy. My tutaj jakby no nie znamy tych zawodników spoza jakby naszego klubu, ale oczywiście turniej współorganizowany z zawodnikami Gońca Staniątki. Oczywiście przypominamy, dopiero mamy 30 minut gry za nami. Można ciągle dołączać. No 18 zawodników to troszkę mniej niż obstawiałem, bo obstawiałem, że 20 osób zagra. No szkoda, że nie doszliśmy do tej 20, inaczej by to wyglądało. Tak, ładnie, ale 18 to też ok, bo przynajmniej to prawdopodobieństwo powtarzania partii z tym samym przeciwnikiem troszkę się oddaliło, nie? Gdybyśmy mieli 10 razy, no to byłby problem. Ale przy 18 graczach w niedzielę o 14:30, gdzie można skorzystać ze spaceru, czy tak jak wcześniej mówiliśmy, bardzo dużo osób wzięło udział w turnieju ogólnopolskim szkół i przedszkoli. Myślę, że to najbardziej zaważyło. Tak, ten turniej. No tutaj jakby nie mieliśmy na to wpływu, ale tak jak mówię, gramy czysto charytatywnie, czysto dla zabawy. Więc ta frekwencja i tak można powiedzieć, że jest ok. I co? Znowu Szymon z kulą. No i powtórka z rozrywki. Domyślam się, że tutaj była partia włoska. No tak, jest partia włoska. Tutaj reakcja Kuby była taka no, zaskakująca, że ten goniec się cofnął. Dobrze wiemy, że tutaj skoczek powinien wejść do gry. No i warianty partii włoskiej trzeba znać, ale to oczywiście jest do omówienia. Tak, tutaj można sobie różnie grać. No Szymon zagrał partię włoską dość spoko tutaj, prawda? Tutaj co prawda podstawił pionka, Kuba później już pozycję sobie ulepszał. No bo to musi być inicjatywa. Jak się gra ostrą partię włoską, to przyznaję, że trzeba atakować, bo czasami się poświęca we włoskie, pionki dwa. Pewnie, sam widzisz tak. Te partie te z dawnych czasów, typu Steinz. Lasker to byli przegoście z poświęcaniem. Partia włoska ogólnie jest bardzo popularna, prawda? Grana już od ponad 500 lat, więc coś w tym jest. Janek Duda bardzo lubi grać partię włoską, więc no coś w tym debiucie musi być. No, wróciła moda, powiem ci. Wróciła moda i to jest bardzo dobry debiut też dla dzieci początkujących, bo jakby wykonujemy wszystkie te podstawowe zasady dobrego debiutu, prawda? I takie spokojne, bezpieczne te ruchy są, bo oczywiście jest wiele debiutów dobrych czy lepszych, to już każdy sobie musi sam odpowiedzieć, bo ktoś może lubić inny debiut lepiej, innym trochę gorzej. No nie ma czegoś takiego, że jest najlepszy debiut jakiś na świecie, prawda? No gdyby był najlepszy, to wyobraź sobie, każdy by to grał. Wyobraź sobie, jakie te szachy byłyby nudne, no, jedno i to samo otwarcie. No zgadza się, no tak, to by było bez sensu, bo kto by miał białe i miał możliwość rozpoczęcia debiutem, w cudzysłowie, najlepszym na świecie, wygrywałby partię. A tak to tych debiutów jest bardzo, bardzo dużo i ten repertuar można sobie dostrajać pod siebie, prawda? Każdy ma swój styl, jedni lubią grać agresywnie, jedni lubią grać bezpieczniej, inni wyczekują błędu przeciwnika, żeby dopiero przejść do ataku, inni w ogóle nie czekają na te błędy, tylko po prostu dyktują warunki od samego początku. Inni wolą zamknięte debiuty, inni półotwarte, inni otwarte, także to jest do wyboru, do koloru, zależy od stylu gry. Zgadza się. I nie zanosi się, żeby ktoś wymyślił jakiś nowy debiut. Myślę, że to już jest takie wszystko przestudiowane, że raczej ciężko. Może być wariant jakiś, coś dziwnego, tak. Może zagrać w 10 posunięciu, to wtedy może być. Jedynie myślę, że właśnie gdzieś, no może koło 15 gdzieś ruchu, prawda, że można coś, jakiś tam wariant swój stworzyć, czy coś takiego, ale tak to te pierwsze ruchy książkowe tak zwane, prawda, to już od tylu lat arcymistrzowie, najlepsi szachiści, czy nawet królowie, prawda, rozważali, rozmyślali, że tu już jest naprawdę wszystko chyba już rozpracowane. Powiedzieć ci jakieś gambity i otwarcia z XXI wieku zaskakujące z nazwy? Powiedz, chętnie posłuchamy wszyscy. Otwarcie na Kamury. Ale ci pokażę tutaj.
Przeczytałem w jednej książce, że po E4, E5, Hetman H5. Tylko żeby dzieci tego nie słyszały. To musimy to ten, cenzurę na transmisję nałożyć. Tak, dokładnie. No i też jeszcze z Gambit Gajewskiego, naszego arcymistrza, że w partii hiszpańskiej bodajże w 10 ruchu czarnymi grało się pionkiem D5, że się oddawało pionka za inicjatywę. I nawet, co zaskakujące jest to, eksperci analizowali ten gambit i zyskał ten gambit uznanie i nawet sam Magnus Carlsen czasami tak grywał. Także Magnus Carlsen mistrz świata grywał gambit Gajewskiego? Raz tak zagrał. No tak, coś naprawdę. W tych gambitach jest, jak nie gambit Gajewskiego, to gambit królowej. No tak, dokładnie. Więc ogólnie gambity na topie. Jesteś zwolennikiem gambitów? Nie, ja jakoś też tak nie przekonują mnie za bardzo. Nie grywam gambitu hetmańskiego ani nic takiego. No ja również. Dobrze, zobaczmy co tutaj dalej. Kuba z Filipem. Oboje podobnie czas, no Kuba ma tutaj jakby przewagę pozycyjną. No Filip tutaj poleciał tym pionem z B ostro. Przecież tutaj mogę zbić. No tak. No tylko spójrz, no ten był atak na tego pionka, no to albo go bronić, albo do przodu. Może lepiej tutaj, żeby jakąś furtkę dla króla zrobić, no nie wiem. Może Filip stwierdził, że trzeba jakiś atak zrobić tymi pionami. Nie wiemy, co jest w głowie Filipa, jaki on ma plan. No zgadza się. No i teraz tutaj skoczek. Mały problem. Skakuje do bandy. Nie można bić, bo wieża. Bardzo dobry ruch Kuby, no i tutaj wieża leci. Nie, tak, skoczek jest związany, prawda? Tutaj tego związania powinniśmy próbować się jakoś rozwiązać, bo to jest no niewygodne zawsze. Oczywiście tutaj dla białych jak najbardziej komfortowe, bo trzymamy związanie czarnego króla. Przejdźmy dalej. Hubert Chorąży Bekos. Sycylijska zamknięta. No to takie ciekawe ułożenie na tej szachownicy, prawda? Jest tak sporo tego. Chyba jeszcze nikt nic nie stracił nawet. Tak. 2, 4, 6, 8 pioneczków, 8 pioneczków, wszystkie lekkie figury, wszystkie ciężkie figury, porobione roszady. No tu chłopaki, ale zobacz jak szybko to poszło. No i bezbłędnie. 13 posunięć w 2 minuty oboje jakby poświęcili na to czas. No i pierwsze bicia dopiero. No dobrze, zobaczmy jeszcze na tych zawodników nowych. Paku Truczek gra z Czerkiem, czyli z Mateuszem, tak? Tak. No i partia hiszpańska, tylko tutaj trzeba na takie związania trochę uważać. No widać, że Mateusz jakiś filmik tam ogląda, bo w niektórych wariantach właśnie jest takie wejście skoczkiem w hiszpańskiej czarnymi, żeby oddać skoczka za gońca i przy okazji przyszło się kiedyś C5 uderzyć pionkiem, żeby te figurki były trochę lepsze. Także myślę, że Mateusz coś tam się uczył od siebie. A Mateusz też jest bardzo ambitny. On dużo sam pracuje. Tak jak już tutaj może nie będę wymieniał kolejnych zawodników, którzy też tak ostatnio zadają nam dużo pytań, prawda? Odnośnie co bardzo, bardzo miło usłyszeć od ucznia, czy poleci mi pan jakąś książkę. Prawda? To jest takie no fajne, że wtedy już naprawdę, jeżeli ktoś chce korzystać z książki, a ja oczywiście tutaj zachęcam do nauki szachów z książek, to jest dla mnie zawsze takie no wow, fajnie. Czyli widzę, że ktoś traktuje to na serio, ktoś chce naprawdę zrobić postęp. Bo nie sztuką jest wejść sobie, nie wiem, na telefonie, na Lichess czy na Chess.com, wyzwać jakiegoś losowego zawodnika i popykać z nim pół godziny, prawda? Bez jakiegoś takiego głębszego przemyślenia. Czyli po prostu takie granie dla samego grania. Znany streamer w Polsce Dawid Czerw sam mówił, że nie ma prawa się być lepszym, skoro się na Chess.comie cały czas gra te blice. Nie ma po prostu szans, żeby się rozwinąć. W blicu co prawda tak, ale w grze ogólnie nie. Chodzi mi o jakieś warianty, o jakieś kombinacje, to raczej takie granie blitzów całymi dniami nic nie daje. Pewnie, że tak, zgadza się tutaj. Dzisiaj zresztą Dawid z Kacprem prowadzili studio
ogólnopolskich. Bardzo fajnie chłopakom to wychodzi. Zresztą dla mnie jakby bezkonkurencyjni troszkę. Nie wiem, jak ty uważasz, ale ja bardzo lubię Dawida Czerwa i Kacpra Poloka oglądać i tutaj jakby zachęcam do polajkowania chłopaków z kanałów, do obserwowania na Twitchu. Kacper Polok i Dawid Czerw. Chłopaki świetnie się bawią przy tym, co robią. Jest no, miło u nich się spędza czas na tej transmisji, prawda? Nie jest sztywno, jest na luzie, można zadać pytania, można naprawdę porozmawiać nie tylko o szachach. Chłopaki często streamują, robią sobie różne gierki. No i też jakby z tego miejsca zachęcamy zawodników z naszego klubu, bo we wtorek są wykłady z Kacprem. Więc 2 godziny z Kacprem Polokiem, bardzo ciekawych, wartościowych lekcji. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć, a nie należy do naszego klubu, to także prosimy o kontakt. Można Kacpra osobiście poznać, zadać mu pytanie, czy dowiedzieć się po prostu czegoś ciekawego, prawda? Powiem ci tak, jeśli chodzi o streamerów, nie orientuję się w streamerach w Polsce, ale jeśli chodzi o Kacpra Poloka i Dawida Czerwa, to są to osoby, których nie da się nie znać, prawda? Zgadza się. Zawsze oni się wyświetlają. Po drugie, jeśli chodzi o ich streamy, to też mi się bardzo podobają, bo przede wszystkim oni to robią z pasji. Widać to, że oni uwielbiają to, co robią i naprawdę miłe dla uszu jest ich komentowanie. Pewnie, że tak. Zgadza się. Dobra, zobaczmy dalej. Tutaj partia dość wyrównana. A może rzućmy okiem, Łukaszu, na tabelę. Prawie półmetek nam tutaj już pokazuje. I pierwsze miejsce Kuba, drugie miejsce Kindzia, trzecie Hubert. Mhm. Ale zobaczcie Państwo, że tutaj u Kuby i u Kindzi są te płomyczki. Jeden czerwony, drugi pomarańczowy. Jeden z piątką, drugi z czwórką. Czyli Kuba ma 5 na 5 partii, Kindzia 4 na 4. No jeżeli Kindzia wygra, no to zrówna się z Kubą i tutaj te dwie osoby mogą iść po zwycięstwo, prawda? Widać, że odskoczyli bardzo Hubertowi, Milanowi, Karolinie. Chociaż Milan z Karoliną też płomyczki zaczynają łapać, więc no różnie może być. Jeszcze jest jakby, mieliśmy przykład zresztą z piątku, prawda? Gdzie Julek przez pierwsze 45 minut, z racji tego, że Julek jest kibicem piłki nożnej, to możemy tutaj powiedzieć, że pierwszą połowę wygrał, a w drugiej połowie jakby lekka zadyszka i spadł na 6. miejsce. Ale to i tak bardzo bardzo dobrze, bo w turnieju mikołajkowym wzięło udział 45 zawodników, czy 4? Ojejku, nie pamiętam nic, ale wiem, że było tego plus bardzo minus dużo. Powyżej 40, a mniej jak 50. Tak, dokładnie tak. Okej, dobra. A pamiętam, 44, bo chyba losowaliśmy numer 45 i musiałem wyrzucić. Tak, bo Kamelia z Karolią byli ex aequo na drugim, czyli 45. 45, tak. Dobra, zobaczmy na tych liderów teraz, gdzie oni są. Kuba i Kindzia, chyba że grają ze sobą. Zobaczmy. To by było ciekawe. Nawet w ogóle nie grają, pauzują. Ciekawe dlaczego. Odpoczynek. Może nie chcą ten, bo jeżeli teraz oboje by kliknęli gotowość do gry, to bardzo prawdopodobnie, że trafiliby na siebie. Może tutaj jakiś element taktyki, że Kuba i Kindzia nie chcą na siebie trafić, no nie wiadomo. Chociaż z drugiej strony to już by było takie odważne, bo wygrany kasuje przeciwnikowi płomyczek, zarabia 4 punkty, no i biegnę, uciekam od peletonu, prawda? Ale jest ryzyko wtedy. Ale jest też zabawa. Jest ryzyko, jest zabawa, oczywiście, a gramy tutaj dla zabawy, więc myślę, że można. Chociaż sam dobrze wie, że takie turnieje dla zabawy to jednak turniej, jaki by nie był, czy to jest turniej treningowy, charytatywny, jakikolwiek, a zwłaszcza wśród dzieci, to nie jest dla nich, że oni nie grają o nic. Oni tutaj się starają naprawdę o jak najwyższe miejsce. I to jest dla nich no, bardzo dużo, że oni grają w turnieju. To my możemy powiedzieć, że sobie zagramy tak po prostu dla zabawy, tak jak teraz komentujemy, a dla młodego zawodnika jest to naprawdę bardzo, bardzo ważny turniej, bo jednak gra w nim poświęca się, rozważa tutaj jak najlepsze rezultaty, więc nie można tutaj w żaden sposób powiedzieć, że dzieci tutaj jakby się nie starają, czy grają po prostu tak na luzie, prawda? Na pewno tam w domach jest to napięcie, jest adrenalina,
są chęci, żeby tutaj osiągnąć jak najwyższe cele. Czyli po prostu z rywalizacji ogólnie. Jeżeli jest ta rywalizacja zawsze, no to zawsze dziecko stara się jak tylko może. Pewnie, że tak. I co tu mamy? Szczepka z paku truczkiem. Przejdźmy dalej może, bo tak trochę przyspaliśmy z tymi zmianami. Myślę, że przelećmy po wszystkich partiach. Karolina z Milanem grają znowu, Franek. Może wejdźmy, bo chyba nie patrzyliśmy na drugie starcie między nimi. Nie patrzyliśmy. Partia włoska. Partia włoska, okej. Okay. No i myślę, że przejdźmy jakby tak, przelećmy po wszystkich partiach. Zobaczmy, kto z kim gra, tak żeby o każdym trochę powiedzieć. Milana i Karolinę już dzisiaj widzieliśmy, więc myślę, że niech sobie tam walczą dalej. W pierwszej partii mieli remis, prawda? Tak. Więc myślę, że tam możemy wejść za jakieś 5 minut, bo oni tam będą tych sekund próbować wykorzystać do samego końca. Julek z Frankiem. Na razie sobie ładuję i patrzę. Tak, Julek jest ze szkoły podstawowej z Szarowa, Franek ze szkoły podstawowej z Kłaja. Więc takie derby gminy chłopaki tutaj nam prezentują. No i co, Franek też roszatka i co? I bawimy się dalej, prawda? Oczywiście, lekkie figury, roszada, centrum. No, myślę, że tutaj chłopaki też sobie pograją dość spoko. Czasowo też to wygląda ładnie. Widać, że się zastanawiają nad ruchami. Internet u obu zawodników na najwyższym poziomie, bo pełne cztery gwiazdki. Cztery kreseczki, przepraszam. Nie wiem, gdzie ja tam gwiazdki zobaczyłem. Przejęzyczenia. Okej, no zobaczmy dalej, Łukaszu. Dobrze. No to zróbmy takie koło. Lećmy po partiach. Po każdej partii myślę te 10-15 sekund możemy coś powiedzieć, tak żeby każdy później na nagraniu mógł się zobaczyć. Tutaj nie ma wieży u Filipa, czyli jakoś Szymon ten skoczkiem musiał bardzo nie wejść. Być może w to pole. Nie ma tutaj za bardzo piona, który mógłby wtedy tego skoczka przegonić. Możliwe, że z tego pola wskoczył. Król na D1, czyli roszadki nie ma zrobionej, strata wieży. No tu musi Filip oczywiście bić. Jeżeli jest strata, to trzeba bić. Teraz może goniec, żeby wyprowadził się jakoś. O, fajna próba. No i tak, i to jest też takie często spotykane, że jeżeli ktoś ma bardzo dużą przewagę, to zapomina o takim zagrożeniu matowym. I teraz na przykład Szymon może sobie zagrać jakiś ruch i poleci mat na H7, tak? Tylko no nie wiem, coś tutaj może sobie zagrać luźnego. No poszedł pion, czyli chyba tą siatkę matową zobaczył. Mhm. Dobra, zobaczmy dalej. No hetman tutaj odejdzie. Tutaj byliśmy przed chwilą. Karolina, Milan też byliśmy, Natalia z Michałem. O, rodzeństwo się nam trafiło. Michał, który dzisiaj bardzo dobrze pograł w turnieju ogólnopolskim. I Natalka, która tutaj, no pytanie, ten pion musi dojść i musi się zamienić. Nie ma takiej siły, żeby go zatrzymać. No nie ma niestety, więc tutaj jakby Natalka będzie musiała chyba uznać wyższość brata. Chyba, że padł. Wszystko jest możliwe, jeszcze goniec tak. Z hetmanem. Może jeszcze gdzieś tam być sytuacja na szachownicy, że zrobi się pad, ale zobaczymy, jak to pójdzie. Taką ciekawostkę jeszcze powiem, jak Kasparow grał z jakimś zawodnikiem, nie pamiętam z jakim arcymistrzem, chyba się nazywał Georgiev Kirill. No i wisiała mu wskazówka, zrobił hetmana, miał gońca z hetmanem i tak się pośpieszył, że zrobił pata. Czyli tutaj też jest wszystko możliwe. Wszystko się może zdarzyć. Okej, okay, widzimy ciągle kilkanastu widzów. Ja może przypomnę, że możecie licytować jeszcze przez ile? Przez 42 minuty. Bombkę choinkową, klubową, szachownicy. Ona jest taka, o, nie mogę sobie, dość płaska. Ale mega, mega ładna. Pani Małgorzata Klima z Niepołomic, która wykonała ją ręcznie. No i myślę, że świetna sprawa na najbliższe. Za niedługo choinki już się powinny w domach pojawiać.
Nie znam pani Klimy osobiście, ale kobieta musi mieć talent, skoro zrobiła taką piękną choinkę. No bardzo przepraszam, ładnie. Bombkę. Ty się przeznaczyłeś z gwiazdkami, ja się przeznaczyłem z choinką. 1:1. Tak, bardzo, bardzo ładnie ręcznie. Oczywiście tutaj dodam jeszcze, że no na zdjęciach czy tutaj w kamerce to tego nie oddaje. Tutaj widać te wszystkie ruchy pędzelkiem i tak dalej. No jest to ładnie, ładnie wykonane. Kolejne partie, może od dołu zobaczmy, kto tam jeszcze. Kamelia z Mateuszem. Kamelia z Mateuszem, tak, rozpoczęli partię 20 sekund temu. Mateusz miejsce 11, Kamelia 10. Więc tutaj jakby walka o wejście do tej pierwszej dziesiątki lub przez Kamelię udowodnienie, że ta dziesiątka jej się należy. Jesteś zwolennikiem partii hiszpańskiej? Lubię ogólnie partię włoską, partię hiszpańską. Podobne są, bo tak, można też zrobić takie włoskie. Te partie mi się bardzo, no są tak w moim stylu, bardzo, bardzo mi się podobają. Nie lubię francuskiej. A ja lubię, no. Sam wiesz. I nie lubię gambitów. No to ja gambitów też nie lubię, przynajmniej się z jednym zgadzamy. Więc jak ktoś nas tutaj słyszy z naszych uczniów i będzie chciał zagrać partię z trenerem, to macie podpowiedzi na tacy, czego się uczyć, żeby nas troszkę zirytować na początku partii i wykorzystać to, prawda? Tylko zanim to zagracie, musicie się tego nauczyć, no, na blasie, tak, żebyście się sami nie pogubili. Teorię trzeba wykuć i macie nas. Racja. No, tutaj walka o centrum. Ups, dziwne zbicie Mateusza. Czyżbym misklik? Przewaga figury u Kamelii. No albo po prostu się pośpieszył, bo tutaj bicia poszły bardzo szybko, prawda? I może nie przeliczył tego, że tutaj będzie troszkę do tyłu. Teraz mamy atak na hetmana. Hetman musi oczywiście uciekać jakieś fajne pole, żeby nie był atakowany. Może na e3. No, można próbować. Gdzieś tam padła propozycja remisu. 2-4 partie mamy otwarte, tak. Tak, zobaczmy, czy jeszcze mamy jakąś inną partię. Zobaczmy Kuba. O, Kuba lider wrócił i Kuba gra z kosem i kos ma tutaj przewagę nad Kubą. Więc jakby kos tutaj może lidera troszkę sprowadzić na ziemię. Może mu ten płomyczek zabrać i wtedy Kuba będzie miał małe kłopoty, prawda? Racja. Tutaj bardzo ładnie zaznaczyłeś punkt B2, atakowany przez hetmana i przez wieżę. No jeżeli Kuba tego nie zobaczy, zobaczył. Odciął jakby dostęp. No, ale czy to nie jest podejrzany ruch? Tak sobie myślę. Czy tutaj nie ma jakiegoś wejścia? Może nie wiem, A5, A4, A3 albo może jakieś poświęcenie? Żeby oddać wieżę i co? Król? Nie, to będzie słabe, bo tu jest zawsze jakaś obrona. No, jakby nie było obrony tego piona, prawda? To moglibyśmy tą wieżę oddać i wejść hetmanem na C i mamy mata. Prawie, że mata, dokładnie. A nie mata? Nie, no myślę, że jakaś obrona byłaby przed tym. Wyobraź sobie, że nie ma skoczka, bicie. No, bije. Król bije. Wieża wchodzi, jest szach. No. A no mat. No przecież faktycznie tutaj jest bicie. Nie zauważam, że królem tutaj nie można tak, iść. Tak, bo ten goniec jakby odcina. Czyli goniec bardzo pomaga. Czyli tak, skończyłoby się to matem, tylko ten skoczek na E2 jakby tutaj kontroluje. Ale pięknie pokreśliłem, niczym Jacek Gmoch. Tak, Jacek Gmoch ze starych, dobrych czasów. Jerzy Engel, Jacek Gmoch, kiedyś tak. To było. I krzywe kreski. I krzywe kreski. Nasi eksperci. Dobrze, zobaczmy dalej. Czy Kindzia gra, czy nie gra? Bo skoro Kapaciarz wrócił, to no i to zobaczmy na tabelę, czy tam się coś zmieniło. Nie, Kindzia nie wiadomo z jakich powodów, ale tymczasowo zawiesiła grę. No i Kuba tutaj samodzielny lider. No i chyba, że teraz kos go uszczypnie i skasuje mu ten pomyczek, prawda? A kos jest na którym? Na czwartym, więc na tutaj czwartym. Kuba 21, kos by miał 13, wskakuje na drugie miejsce, łapie płomyczek. Wszystko się, bardzo ważna partia dla kosa, żeby tutaj zameldować się na podium i zwolnić tego lidera trochę. No ma okazję tutaj wielką wygrać tą partię, tylko no zauważ jedną rzecz, jak to będzie bicie, jakiekolwiek zbicie, wchodzi tu mat, czyli tutaj musi kos naprawdę przeliczyć. Raczej nie byłbym za wymianą, może tutaj goniec,
coś w tym stylu, albo może Hetman. Jeżeli tutaj będzie bicie, to wchodzi mat. No tutaj jest ciężki, twardy orzech do zgryzienia. No tak, ale tutaj, tak jak widzisz, ten skoczek Z2 już odpuścił to pole. Patrz, jakie zagranie. Tu, bicie z szachem, bicie i mat. Ale żem to znalazł. Świetnie, genialnie. Geniusz jestem. I teraz szach. Oddajemy hetmana, hetman bity i jest mat. To jest piękne, hetman C3. Tylko jeżeli to kos znajdzie, to jest po prostu posunięcie tego turnieju. No zobaczymy, ciekawi mnie, czy znajdzie tego mata. Bo to takie maty, gdzie oddajemy hetmana za piona, to nie tak szybko do głowy wchodzi zawodnikom tam z piątą, czwartą kategorią, prawda? Oczywiście można to znaleźć, tylko trzeba się tutaj solidnie zastanowić. Ale tutaj bardzo ładny mat faktycznie może wejść i zobaczymy. No mat jest tutaj rozrysowany przez trenera. Tylko że jest tutaj jedna ucieczka, król D1. Jeżeli nie weźmiemy hetmana. Dokładnie, tak. Tak, zgadza się oczywiście, że tutaj jakby to nie jest mat nieunikniony, tylko no, można się pokusić na tego hetmana, że ktoś nam oddaje hetmana. Ale zazwyczaj też jest tak, że jeżeli ktoś oddaje ci coś w partii, to człowiek powinien dwa razy dłużej się zastanowić nad tym, nie? Pewnie. O co tutaj chodzi, dlaczego, czy on mi... Czasami jest taka śmieszna sytuacja, bo ja sam z mojego jakby życia szachowego, choć nie jest jakieś bogate, ale pamiętam na jakimś tam turnieju, że ktoś po prostu zrobił błąd. Oddał mi tam wieżę, a ja wiesz, myślę 2 minuty, gdzie tu jest jakiś haczyk, nie? Dopiero po partii omawialiśmy partię, a przeciwnik mi mówi, że no pomyliłem się tutaj, wieżę oddałem za darmo, nie? A ja 2 minuty straciłem, czy tutaj nie ma jakiegoś podstępu. No i patrz, było zbicie, ale zanim omówimy tą pozycję, to też miałem taką śmieszną sytuację kiedyś w Dobczycach. Też przeciwnik tak zaczął myśleć i kombinował jakąś pułapkę na mnie. Też właśnie oddał hetmana i myślał, że daje mi wieżą mata korytarzowego. Mhm. Okazało się, że jestem z przewagą hetmana i potrafiłem się zasłonić gońcem, no i przede wszystkim tego gońca bronić. I on tak się wyprostował, bo wiedział, że to jest słabe i stwierdza później. Wtedy byłem małolatem, miałem 15 lat. Tak chciał wyjść z twarzą, a podstawiłem ci się, taki starszy pan. No, tak niestety. Niestety bywa. No i dlaczego? Aha, tutaj odszedł ten król, czyli Kuba zobaczył tego mata. Więc jakby pion zabrany, no i... I teraz ten hetman odszedł, no bo gdyby było tutaj bicie, to byłby strach. Byłby lekki strach, bo może byłby bicie i później odrewkowo ktoś by zbił i byłby mat. Więc może lepiej hetmanem tutaj bronić gońca, albo nawet lepsze byłoby hetman G7. Chciałbyś wymiany czarnymi? No oczywiście, że chciałbym, bo mam przewagę w materiale, więc jakby tutaj ten hetman, jeszcze tym bardziej zobacz, gdzie ten biały hetman stoi, prawda? Jest bardzo niewygodny. Mhm. Więc z przyjemnością bym go wymienił i odetchnął. Czyli wymiana hetmanów, łyk wody i gramy dalej. Dokładnie. No i teraz pytanie, co tu trzeba robić, białymi? Bardzo trudna sytuacja. Raczej bym nie bił gońca. O! Sprytny pomysł, groźba z matem. Jak bijemy gońcę, to strata. Czyli Kuba tutaj kombinuje jak tylko może, stara się. No ale czy my tutaj nie możemy zagrać czegoś mocniejszego? Czyli co, hetman F3 na przykład szachem? No tak, będzie bicie wieży z szachem. No. Tylko że zaraz, jest takie coś. No ale i tam nam wtedy mat nie grozi, prawda? Tutaj szach, odchodzi król do przodu i jak bronić punktu G7? A, znowu szach wchodzi. No tak, musi być wiecznie szachowanie. To musimy, czarne to już muszą iść za ciosem i po prostu atakować. To musi być szach, szach, szach. Tak, ty matowałeś na siłowni, pamiętasz? To fajne. Szach, tak. Szach. I tylko mi się zapytał. Szach, szach, no. Szach. Taki to był solidny trening dla mnie. Tyle brzuszku wykonać i mało tego, wykonujesz brzuszek i musisz wykonać ruch. Tak, tak, tak. Ale później się bardzo fajnie trener załatwił. Z innej dziedziny, co prawda? No tak, on był trenerem personalnym, no i docisnął ze mnie, ale powiem ci, że jakby po tym nagraniu, po tym treningu zakwasy na brzuchu miałem bardzo odczuwalne. To super. Więc jakby obustronnie na plus, no i też bardzo miłe opinie po filmiku. Chyba 2 filmiki takie zostały na Facebooku opublikowane, gdzie mój trener personalny, którego serdecznie pozdrawiam, Robert Czajkowski,
No wycisnął ze mnie trochę energii. No ja się uśmiałem z tego. Z tego szachmatu się naprawdę uśmiałem. Przyłożył to i szachmat. Jeszcze był jeden filmik w grze na ślepo. Jeszcze ta jego złość taka uderzył i poszedł. Robert jest ogólnie bardzo utalentowany, jeżeli chodzi o taką grę aktorską. Więc zachęcam ogólnie do obserwowania też nawet fanpage'u Roberta Perfect Gym Siłownia w Niepołomicach. Bardzo ciekawe rzeczy tam można obejrzeć. Dużo ciekawych filmików jest. No i ogólnie sama siłownia też bardzo, bardzo fajna, bo jest taka w stylu takim oldschoolowym. Mhm, może tam wpadnę. Oczywiście, zapraszam. Możesz się powołać na mnie, bo ja póki co Roberta przestałem odwiedzać, ale mam nadzieję, że wrócę do niego i pogramy coś szachowo z jakimiś ciężarami. Dobra, wróćmy do partii. To co, patrzymy na te maty, na te partie skończone, czy partie na żywo omawiamy? Chyba lepiej będzie na żywo, prawda? Tak, ale zobaczmy jeszcze na tabelę, czy tam się coś zmieniło. Nie, Kindzia dalej jakby pauzuje. Kuba z Kosem grają. Karolina wskoczyła na trzecie miejsce. Hubert i Kamelia. A dalej niżej jak to tam wygląda? Zobaczmy całą tabelę. Szymon, Szczerbek, Franek, Milan, Kuba, Julek. Oni też na razie widać, że pauzują. Ksawery z punkcikiem, Antek, Grandys 3 punkciki. No i Filip z Natalką 0 punktów. No ja tu mam nadzieję, że oni w końcu te punkciki jakieś zdobędą. Możemy zobaczyć nawet na nich. No to już szukamy. Natalia, już miałeś Natalię. Jest, faktycznie. No Natalka tutaj ma poważne kłopoty, niestety, ale gramy zawsze do końca. Przynajmniej na tym poziomie do drugiej kategorii, to myślę, że jakieś tam paty mogą się zawsze zdarzyć. Tam druga, pierwsza kategoria oczywiście też, czy tam jacyś kandydaci mistrzowie, arcymistrzowie też się oczywiście zdarzają jakieś błędy, no ale tak myślę, że do drugiej to jest jakby dużo większe prawdopodobieństwo, prawda? Zdarzały się wpadki u arcymistrzów, tak ci mówiłem z tym Kasparowem, jak miał Hetmana i Gońca, ale to oczywiście była inna bajka, bo to była gra troszeczkę na czas. No ale samo to, że wpadka jakaś tam była. Co jeszcze? Końcówka napad Firuzi z Karlsenem Pionkowa, którą no, od razu byśmy zauważyli, co tu trzeba zagrać. Była taka końcowa pionowa. Było. Matowanie z Koczkiem i Gońcem. Kiedyś Chinka, która miała ranking prawie 2600, nie zamatowała Gońcem i Skoczkiem. To też u arcymistrza, no to trochę niefajnie to wygląda, przyznaj. No raczej arcymistrzowie powinni takie maty mieć wszystkie w jednym palcu, prawda? To, że gdzieś tam, nie wiem, przeoczą mata w dwóch, trzech, pięciu ruchach, no to okej. Okay. No ale mając skoczka gońca, pytanie ile czasu miała? O, to chyba była partia na zapis, ale nie jestem pewien. No to nie wiadomo, no bo jeżeli by miała malutko czasu, no to też już nawet przestają przecież zapisywać, prawda? Jak już jest tam sekundy. To znaczy, wiesz co, w partiach arcymistrzowskich raczej tak nie jest. Tam jest zazwyczaj dodawany czas i chyba tam trzeba mieć na bieżąco zapis. No ale samo to, że jakby było na zapisy wiecznie, no to 30 sekund zawsze jest, prawda? No to mimo wszystko powinna sobie jakoś poradzić, nabić trochę czasu. A jakby był na przykład czas niedodawany i... Ile dałbyś sobie czasu na zamatowanie gońcem i skoczkiem? Bo na przykład ja takiego matowania nie lubię. Ja tego matowania nie lubię. Ile byś sobie dał czasu? Ile byś potrzebował czasu na zegarze? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Zależy o co bym też grał. Jeżeli jest partia na jakimś mocnym turnieju i mamy bardzo mało czasu, czy nawet więcej czasu, to sam też przyznasz, że no może człowiek się tak zestresować, zdenerwować, popełnić błąd, czas ucieka i kurczę, można nie wyrobić, prawda? Więc jakby no zależy też wszystko od momentu turnieju, od siły. Na Krakowie była taka sytuacja kiedyś, jak w grupie B miał chłopak gońca i skoczka. No i oczywiście wiadomo jaka była reakcja. Wszyscy się zlecieli, zobaczyli czy potrafi. Aha. Jest też taki stres. No pewnie, że tak. No dobra, zobaczmy. Milan, Antek.
Chłopaki ze szkolnej ławki. Obaj zawodnicy chodzą do szkoły w Grodkowicach, klasa pierwsza. Obaj zawodnicy też dzisiaj grali na ogólnopolskich mistrzostwach szkół i przedszkoli online, gdzie Milan zdobył wicemistrzostwo, więc tutaj jakby Antek no ma solidnego przeciwnika, prawda? Oczywiście Antek z Milanem też już tyle partii rozegrali ze sobą, że oni się tam bardzo dobrze znają i podejrzewam, że jak trafiają na siebie, to jest bardziej taki uśmiech o kumpel z kumplem. To już nie jest jak... To już jest partia na innym poziomie, prawda? Dokładnie. Patrzymy dalej. Może wejdźmy na tego Kosa. No i Kos gra z Szymonem. No i ma tutaj pozycyjną przewagę na pewno. Jest centrum. W materiale wygląda to raczej tak samo. No tak, czy Szymon, u Szymona tutaj troszkę te lekkie figury śpią. Tutaj jest atak, tak, groźba z atakiem na skoczka. No troszkę Kos przycisnął tutaj Szymka, ale cały czas otwarta partia. Bardzo dużo się tutaj może potoczyć, prawda? Oczywiście. Zobaczmy, kogo tam jeszcze mamy. Paku Truczek z Szczerbkiem. Mateusz gra tutaj z kolegą, bardzo możliwe, że kolega z Gońca Staniątki. Oczywiście też zapraszamy wszystkich do dołączenia do klubu Szachownica i Przyjaciele. Dzisiaj gramy pod innym klubem, nie gramy w naszym klubie Szachownica, w którym tylko grają nasi uczniowie zapisani na nasze zajęcia. A tutaj jest klub Szachownica i Przyjaciele otwarty, gdzie możecie zapraszać swoich kolegów, koleżanki i czasami będziemy sobie tutaj też organizować jakiś taki turniej międzyklubowy, czy w ogóle zapraszać inne osoby z innego środowiska szachowego. Mhm. Zobaczmy na Franka może, tam wyżej był z Filipem, bo Filip też miał 0 punkcików. No i Filip tutaj no, walczy dzielnie, pozycja lepsza. Przedostatnia linia. Tak, tutaj też pion wisi, ale jak weźmiemy tego piona, to pójdzie, nie wiem, jest tam skoczek, co ja tutaj opowiadam. No, wymiana, Franek tutaj bije tego gońca, skoczka, no i co? No, tylko co zbić? Czy skoczka, czy gońca? Ja chyba tutaj bym... Skoczka lepiej, bo ten skoczek by później po szachu wszedł. Niebezpieczniejszy był, prawda? Dokładnie. No, a to zbiliśmy skoczka i teraz mamy z atakiem... No też na tego gońca. Ten goniec się musi wycofać i... Chyba, że tutaj jakieś zwariowane szachy byś zrobił? W sumie z drugiej strony można się cofnąć gońcem, no przecież to pole mamy gwarantowane na f7. No ja myślę, że ja bym tam zagrał tym gońcem czarnopolowym z szachem na f2. Tylko powiedz mi panie, czy tutaj mata nie ma białymi? Szach? No i ta para gońców zwierząt, tutaj coś musi być. Coś tutaj szachując. Tak, bo gońce potrafią zabrać bardzo dużo. No ja tutaj na miejscu czarnego zagrałbym tym gońcem nie na d4, tylko na f2. Odciąć komunikację tej wieży, prawda? Z szachem dajemy i wtedy tego piona pchamy nawet do przodu i on sobie pójdzie po hetmana. Chociaż jakbyśmy go pchnęli, to gońca byśmy stracili. No ale samo to, że odcięlibyśmy tą wieżę tutaj, ona by tutaj nie miała prawa wejść. No, tutaj widzimy, że też ten pion na b2 wisi i są tutaj kłopoty. Czy pion na G, później z atakiem tego piona na G3. No tutaj, wieża wróciła. Tu musi być atak zdecydowany, no bo przyznaj, grozi dojście na hetmana. Samym bronieniem się białymi no nic nie osiągniemy. Tutaj trzeba raczej coś szachować, straszyć, nawet na wiecznego szacha grać, prawda? No przyznaj, grałbyś białymi, no to cofnąłbyś się figurą, no to jest tutaj ta linia przedostatnia, jest możliwość zbicia. Nie, nie, nie. I tak jak mówię, figura, bo teraz mamy pozycję przez ciebie, tak? Pokazano. No właśnie. Tak jest obecnie. No właśnie. I tutaj bardzo duży błąd Franka i myślę, że Filip tutaj to zwycięstwo już no zrealizuje, prawda? No wszystko jest możliwe, ale ten pionek na G2, co brakuje mu tylko jednego kroku, to zrobienie na hetmana jest bardzo blisko. I teraz jest atak i zrobienie hetmana. To lepsze byłoby tutaj zagranie. Tak, zawsze próbujmy, jak już mamy możliwość, to można zagrać sobie no z atakiem, żeby ten przeciwnik nie miał jakby dużego pola manewru. No i teraz
Bierzemy, tak, robimy hetmana, z odsłony jest szach, wieża hetmana zbić nie może. Król No. też nie może zbić, bo tutaj broniłby hetman. Tak, i królowi zostają wtedy pola D. Czyż co, tutaj goniec się cofnął? No, Filippo chyba nie widział tego ruchu. No Pewnie tak. skupił się na tym, że tutaj Pewnie wieża. tak o tym pomyślał, że tutaj pójdzie tego hetmana zrobi i ta wieża go zbije. No i, no teoretycznie i tak na korzyść, prawda? No teraz wieża, jakby obrońca, biała wieża została zbita. No tutaj jakby groźba, ale ten hetman, nawet jeżeli ten białopolowy goniec I mat. weźmie, tak, możemy matować, możemy brać gońca, tu już ogólnie ludzik. Ale zobacz, że jeszcze u Franka czas już 10 sekund, 8, 7. Więc Franek tutaj jakby do samego końca próbuje grać, ale... Ma w dwóch ruchach. Ale Filip ma tak dużą przewagę, że raczej nie powinno się tutaj... I co? I mat, tak? Tak. Mat. Czarne wygrały, czyli Filip pierwsze dwa punkciki swoje zarabia. Jeszcze musimy na talce kibicować mocno, żeby też swoje pierwsze punkty zdobyła. To zobaczmy, Natalia co z Julianem. No i proszę, i Natalia ma tutaj przewagę. Piękne związanie może teraz nastąpić, od razu ładnie to, takie rzeczy to aż miło się patrzy, jak tak się na szachownicy pojawi, prawda, że tutaj dajemy szacha na G5 i król musi odejść. Od razu się takie związania rzucają w oczy. Ale Julian, nie wiem co Julian chce zrobić, może spojrzał na czas, chce grać takie dziwne ruchy, żeby Natalka myślała. Oj. Tutaj niedokładność. No i zamiast zdobyć hetmana traci. Ale jest dalej okazja, żeby tak wyrównać mniej więcej. No zgadza się, no to tak, tego hetmana moglibyśmy, no będziemy mieć przewagę wtedy trzech punkcików, prawda, jeżeli zrealizujemy wymianę. No, pytanie, no ale szkoda tej straty hetmana. Fajnie by było teraz, jakby Natalka zagrała ten ruch G5 końcem. No i udało się, super. Czyli teraz jakby partia znowu wróci do poprzedniego prawie że stanu, prawda? Hetmany zniknęły. No i teraz z biciem, tutaj bardzo fajne zagranie. Bić i wtedy bić. No bo jakbyśmy zbili od razu hetmana, to zauważ, że to byłoby bicie, a tu najlepiej byłoby zbić, król bije i wtedy hetmana bierzemy. Tych hetmana no tak, ale teraz też mamy tego gońca za darmo, prawda? To znaczy wiesz, chodzi o to, że ten goniec tutaj byłby zbity, no i jeszcze przy okazji byłby atak. Byśmy musieli gońcem uciec, no jakieś ataki z odsłony, no przyznaj, że lepiej byłby najpierw no tak, szacha. Ale zgadza się, ale teraz bierzemy tego gońca, no i ten skoczek jeszcze tu wisi. Zobacz, i teraz możemy już iść na wymianę, bierzemy skoczka, oddajemy gońca. No troszkę gra błędów, no jak są takie skomplikowane pozycje, to myślę, że Julian powinien bardziej się zastanawiać, spójrz na czas. No tak, Julian tutaj gra błyskawicznie, no właśnie, czyli Natalka wzięła skoczka, król, no widzisz, król nie wziął gońca, więc tutaj teraz gońca wycofujemy i te dwa piony raczej nie mają prawa tutaj nam nic robić przy dwóch lekkich figurach i dwóch ciężkich, prawda? Racja. Więc tutaj jakby Natalka, jeżeli tylko nie będzie mieć problemu czasowego z czasem, to powinna zrealizować to zwycięstwo i zainkasować pierwsze dwa punkty. Tak. No to zobaczmy, co dalej. Zobaczmy na może Szymona Kusaka z Milanem. Przewaga jest po stronie Milana, bo zdublowane pionki są u Szymona, zniszczona roszada, no i przewaga pionka. No i co? Może tutaj pasuje zagrać wieża E8, wieża E6, wieża G6, ale trochę pracy z tym by było, prawda? Tak, tak. Nie wiem, czy to byłoby najlepsze. Może inaczej. Co byś proponował u białych w tej sytuacji troszkę ciężkiej? Bo widzisz, co tu się dzieje. Na pewno nie król H1. Co byś w tej no sytuacji nie, no zagrał? Teraz czarne tutaj... No wezmę tego piona, prawda? Mhm. Więc jakby... No właśnie. No i teraz jest fajna okazja, żeby zagrać tu, tu i tu. Tym bardziej, że tutaj na szachu jest. No i tutaj... Oj, przeoczyłem. Przecież jak mogłem tego nie widzieć? Skoczek E2, dokładnie. I hetman musi bić i hetmana zdobywamy. Dokładnie. No, bardzo ładnie. No Milan tutaj ciekawie to wykombinował, prawda? Dokładnie. Ale to chłopaki ogólnie bardzo szybko się powymieniali. Zobaczmy dalej, co tam słychać dalej jeszcze. Może wejdźmy na... Tak, wejdźmy na zawodników, którzy nie są nam jakby znani, żeby pokazać i podziękować ich tym samym za to, że dołączyli
do naszego charytatywnego turnieju. Tu widać trzech obserwatorów tej partii. Mamy. Mhm. Państwo nie widzą czatu na tej partii. Trzech obserwatorów jakby jest stricte na tej partii. Nie mówimy tutaj o naszym jakby streamie, tylko tutaj jakby trzy osoby dodatkowo śledzą poczynania tutaj Antka i Kosa. No i co? Paragońców. Paragońców jest bardzo mocna, ale to nie znaczy, że wygrana, prawda? Dokładnie. No ale myślę, że w tej pozycji paragońców jest tutaj bardzo, bardzo silna. Ustawiona w centrum, no świetnie to wygląda. Dokładnie. No dobra, zobaczmy. No tak, tutaj ten pionek musiał, no i drugi pion jeszcze wisi, prawda? Pion z B. No tylko trzeba być ostrożnym, bo po takim biciu byłaby wieża B1 i atak byłby na jedną wieżę i na drugą. Zgadza się. Czyli przed każdym biciem trzeba się poważnie zastanowić, czy to się nam opłaca. Gdzieś jakieś propozycje remisów się pojawiają? Tu nie. U Szymona. Milan odrzucił, tak. Szymon sprytnie proponował remis Milanowi przy takiej pozycji, no ale no to wiadomo, że Milan nie mógł się na to godzić. Dobra, zostało nam 15 minut, zobaczmy na tabelę, czy tam się coś pozmieniało. No Kuba dalej przewaga, no ale tu Kamelia i Kos zaczynają mu deptać po piętach. Kuba z kimś musiał przegrać partię i prawdopodobnie była to porażka z Kosem. Mhm. Więc jakby tutaj Kuba ma 4, o teraz wygrał 23, czyli Kuba ma 6 punktów przewagi na 15 minut do zakończenia turnieju. Więc myślę, że tutaj wcale nawet podium nie ma pewnego, bo zobacz, że czwarte miejsce ma 15 oczek, 8 punktów, to są raptem dwie wygrane. I pomyczki się zmieniają. Tym bardziej, że cała lista zawodników za Kubą ma pomyczek, a Kuba nie. Więc tutaj każda wygrana teraz miejsca od 2 do 8 dostają chłopaki i dziewczyny tutaj po 4 punkty za zwycięstwo, a Kuba musi na te 4 punkty dopiero wypracować sobie ciąg wygranych partii. Chociaż przed chwilą wygrał, więc zaraz ten pomyczek powinien mu się pokazać. No dobra, czyli teraz zaczniemy powoli śledzić zawodników miejsc 1-5 myślę. Czyli tutaj jakby... O, piękne zestawienie dziewczyny. Karolina z Kamelią, czyli takie El Clasico nasze, tak? Dziewczynki, Kłajowskie które... El Clasico. No tutaj nawet, no nie Kłajowskie, bo to w sensie, że Kamelia jest z Grodkowic, a Karolina z Bochni. Tak, tak. Tutaj jakby, no. Tylko miałem na myśli o... Klubowe to może bardziej tak. Więc jakby zobaczymy, co tutaj się dzieje. No to będzie partia, podejrzewam, pionek w pionek, goniec w goniec, skoczek w skoczek. Do samego końca będzie szło. No i obrona, którą uwielbiasz, obrona francuska. No wręcz kocham tą obronę, tak. Jak można lubić Francuza? No nie rozumiem tego, nie rozumiem. Nie lubię francuskiej nic. Francuskie to trzeba naprawdę ją skumać dobrze, żeby ją dobrze grać. Tam jest tego słabość, tego białopolowego końca, tak? Jakieś tam różne głupoty. Tak, w większości wariantów to dokładnie. To jest bardzo ważne, żeby tego gońca białopolowego wymienić. I muszę tutaj bardzo pochwalić Kamelię za znajomość obrony francuskiej, że zagrała skoczkiem A5, żeby odsłonić sobie gońca. Może w przyszłości chciała taki ruch zagrać. I przy okazji ten skoczek bardzo fajny pole C4 wchodzi. Mhm, czyli duży plus ode mnie dla Kamelii za ruch skoczek A5. Bardzo, wykazała się tutaj bardzo dobrym zagraniem. Okay, no myślę, no i teraz jest jej na rękę to zbić lub może też przeczekać i wejść skoczkiem, dokładnie. Tutaj jakieś bicie na B2, na E3, a ten goniec to może zawsze poczekać, okay. Bo może zagrać tu albo też tu. Uh-huh. Trochę się zagadałem. Spójrzmy dalej. Jak to tam był w tej piątce? Zobaczmy co u kapaciarza. Kapaciarz Natalia. Uh-huh. Natalka, która wcześniej zabrała swoje pierwsze dwa punkciki, no tutaj wieża tu. Bardzo, bardzo mocna. No trzeba bić. I robią się kłopoty, tak? Tak jest. Zobaczmy, kto był dalej. Kos. O, Kos 21 podskoczył, więc tutaj o, z Milanem teraz, tak? Mhm. No to tutaj ta partia też może być ciekawa. Rankingowo tutaj chłopaki też dość mocno stoją, więc partia też może trochę potrwać. Pytanie, ile tutaj czasu stracą? No i czy jeżeli Kuba wygra partię z Natalią, Kos straci trochę czasu tutaj z Milanem, no chyba, że ogra szybko Milana.
Kuba, przepraszam. Kuba teraz wygrał z Natalią, czyli poddania się. Czyli w tej chwili Kuba ma 26 punktów i półmeczek się pojawił. Tak, czyli Kuba teraz może znowu wystartować i odskoczyć. 5 punktów przewagi tylko nad kosem. Zobaczmy na paku truczka. Jest. No i obrona skandynawska. Kuba. A i Kuba trafił na paku. Czyli czwarte miejsce z pierwszym. I tutaj znowu bardzo dużo tej partii zależy, bo jeżeli paku truczek przystopuje Kubę, no to znowu jest szansa zmienić tego lidera przed zakończeniem turnieju. Lubisz obronę skandynawską? Nie lubię. Ja też nie lubię. Nie lubię, ogólnie nigdy praktycznie się też nie uczyłem jakby za bardzo tego. Dobrze, może zobaczmy co dalej. Paku truczek Kamelia. Kamelia gra z Karoliną. Karolina, Kinga nie gra. Milan gra z kosem. Tak, Milan ma 11 punktów. Okej. Okay. No i co proponujesz? Patrzymy na tą piątkę, no tak? Tak, już jest 10 minut, czyli jakby skupiamy się na Kubie, na kosie, na paku truczku, Kameli, Karolinie. No te osoby ogólnie, które mogą, no tutaj w sumie do Milana aż, do Michała nawet. 8 osób może tutaj wskoczyć jeszcze na to podium, gdyby się naprawdę... pośpieszyli też trochę, prawda? Bo w 10 minut to tak myślę, że spokojnie dwa zwycięstwa, dwa do trzech zwycięstw można zrealizować. Zależy też od komputera, jakie skojarzenie nam tutaj zaoferuje. No i pojedynek dziewczyn bardzo zacięty. Kamelia wpadła w niedoczas. No i tu takie związanie może nastąpić. No tutaj natychmiast trzeba grać królem na B8, nie zastanawiać się. Po prostu król B8 od razu gramy, nie traćmy czasu na takie myślenia. No i król B8. Okej, okay, czyli tu jakby spokój. Dobra, to możemy spróbować co tu? Kos Milan. Fajny Sycyl, jest ostro. No i bardzo fajne zagranie Milana. Takie niezwiązane z teorią, ale zaskakujące przeciwnika. Takie pchanie piona do przodu. Jeżeli przeciwnik nie zareaguje z zimną krwią, może mieć problemy. Może skoczek E8 to jest bardzo fajnym zagraniem. No bo jeżeli będzie bicie, to będzie bicie i ten skoczek za bardzo nie ma jak iść po tej linii. Nie wiem, no ciężko stwierdzić, co tu trzeba zagrać. Może się opłaca bicie i wieża D8. Jednak skoczek E8 nastąpiło. Całkiem niezłe zagranie. No i ta partia może nawet trwać do samego końca turnieju. Strzelam, że tak będzie. No tutaj jest jakby 15 minut praktycznie ta partia może potrwać plus minus maksymalnie. No a zostały nam 9 minut do zakończenia turnieju. Oczywiście też może się skończyć dużo szybciej po jakimś błędzie przeciwnika, ale myślę, że tutaj trochę czasu spędzimy na tym. No i dobra, to przejdźmy może do innej partijki. Skandynawska. No paku truczek bardzo fajnie uruchomił te pionki. Poszedł do przodu, para gońców, tylko że ten pionek D2, trochę lipa. Tak, zgadza się. Ja tylko zobaczę tylko tutaj, czy nas wszystko dobrze widać i słychać. No i teraz zobaczę, może pionkiem C5 z atakiem. Trudna decyzja, jest równa pozycja ogólnie. No można coś takiego wykombinować. Ja bym bardziej szedł pod ten ruch. Może C5, A4, no co mamy do stracenia? Na paku truczek ma punktów 19, no to też było bardzo groźne. Bo przy wygranej miałby 23 oczka, kapaciarz, czyli Kuba, oczek 26. No i ostatnie partie może się ten lider zmienić, prawda? Jeżeli Kuba by teraz zaliczył dwie porażki z rzędu, a paku truczek dwie wygrane, myślę, że objąłby prowadzenie. No pytanie, co jeszcze tam Kuba? Kuba może teraz figurę zdobyć. Powinien zbić gońca na F3 z szachem. Hetman odbija. No i hetman bije. No i bierzemy gońca. Zgadza się. Więc tu jest jakby
No ogólnie tutaj Kuba, ta wieża na D też bardzo fajnie stoi. Dokładnie. Ona tutaj sobie no ma, pilnuje tego skoczka, ma tutaj jakby taką linię, za niedługo będzie miała zdobytą całą, więc nawet jeżeli bijesz skoczkiem gońca, hetman odbija, bijemy hetmanem gońca i mamy podwójny nacisk na piona D2. Dokładnie. Więc tutaj też jest jakby, no i tego piona wtedy trzeba by było pchnąć do przodu, prawda? No, ale to już jakby nie dość, że zdobywamy figurę więcej w bardzo ważnym momencie gry, to jeszcze wymuszamy ruchy na przeciwniku. Więc jest tutaj naprawdę pozycja dla czarnych, wygląda dużo, dużo lepiej. Propozycja remisu gdzieś się pojawiła. Czyżby Karolina z Kamelią w El Clasico zaproponowały sobie remis? Tak, Kamelia zaproponowała remis Karolinie, Karolina remis odrzuciła. Dobre zagranie pionkiem H5. I Karolina, muszę pochwalić Karolinę też za bardzo dobre pionki i ruch Kameli też bardzo fajny, pionek H5, próba zniszczenia roszady i przy okazji ten skoczek zawsze może gdzieś tutaj tak, pójść. Tak, czyli Kamelia tutaj jakby poszła, ruszyła z tą aktywnością bardziej, prawda? Tutaj co, wieża lub pion? No tutaj wieżę bierzemy do gry od razu, nie? Z naciskiem na drugiego piona. Mały błąd Karoli przy tym biciu moim zdaniem, no bo tutaj nie powinno się niszczyć takiej pięknej struktury pionowej król G2. Tylko zaraz, może sam to kliknąłem przez przypadek. No sam chyba kliknąłem. Tak, no to tak. No i teraz jest się otwarta. Dziwiłem. No i zobacz, jest otwarta linia. Druga wieża wchodzi na H7 i tutaj można coś dobierać się do tego króla. Czyli Kamelka, która zaproponowała remis, wcale nie jest powiedziane, że nie może tu powalczyć o zwycięstwo nawet jeszcze. Ten skoczek jest słaby trochę, prawda? Ten pionek, ten skoczek. No. Ten skoczek jest naprawdę bardzo mocny. Ten jest mocny, aha, bo ja zaproponowałem ruch wieżą H7, a wtedy tracę piona. No tak, ale masz tutaj te dwie wieże, może jakiś tutaj szach wieczny wchodzi, chociaż nie bardzo, bo tu idziesz i tu jest zasłona. No ale groźnie to wygląda, przyznaj. Tak, groźnie, groźnie. A może by tak poświęcić tego pionka na E3, wjechać tutaj wieżami, załóżmy tutaj, i może później skoczek H6 do współpracy wejdzie? Wszystko możliwe. Można coś teraz. No i co, teraz Karolinka podejdzie królem pod tego piona, czy pchnie piona do przodu? Wiesz co, ja bym chyba związał to. O, wieża H1, jest fajna kontrola. No i tak, szybko trzeba się tego związania, no bo teraz pion teraz... G5, ale już jest jakby ta wieża obroniona, prawda? Wieże ze sobą współpracuje. Ale ten pion... Dlatego wtedy pion tak. No, no właśnie. I teraz musi skoczek odejść, no tak, na F5. Wieża bije wieżę, wieża bije wieżę i my bijemy skoczkiem na E6. I jest wolny I, pion. I mamy, tak, wolnego piona i mamy przewagę wtedy większą. Racja. No jest to bardzo dobre. No i tym bardziej, że Karolina ma przewagę czasową tutaj też. Okej, 4 minutki zostały. Zobaczmy na Kubę z paku truczkiem, jak to tam wygląda. No tutaj ciągle dużo się dzieje. Na ruchu jest teraz paku truczek, tak? Kuba nie zdobył figurki? Jak to się stało? No nie zdobył. Co on tutaj? No i tutaj... No i powinien być szach na F3. Tak, powinien być szach i zabieramy gońca. A Kuba zagrał pionem z A na A6? Pionek nie, B6. Pionek B. No dziwne zagranie, bo przecież ten goniec się ogólnie patrzy, prawda? Otworzył tutaj do tych chyba... No, nie. Otworzył tutaj no spójrz. Dostęp. Nawet tym gońcem na C6 można wjechać i dać później mata na A8. O, to jest bardzo fajne zagranie. Goniec C6 chyba... No i co? I straciliśmy wieżę, tak? Mm-hmm. Ale nie, bo jeżeli wieża zostanie wzięta, to jest mat na H2. To lepsze by było tutaj... Wieczniak? A, przecież mówię, patrz. No tak. A, nie słuchałem cię, ja po prostu... Mat na H2, gdybyśmy tą wieżę dali. To można by tą wieżę tak sprytnie oddać, prawda? Wejść sobie taka zatruta wieża. Dokładnie. Chodziło ogólnie o to, że jak ten hetman zbije tu wieżę, to wchodzi to czarne mat. Dają mata na H2. Zgadza się. Zobaczmy, jak wygląda obecna pozycja. No, białe mają problem. No teraz tak, teraz mają problem. Mogły tam naprawdę postraszyć czarnego. No ta groźba tego mata była, ale zaczynają się kłopoty. Mhm. Kłopoty przez duże K. A mamy 2 minutki do końca. No i teraz czarne mają już tutaj przewagę sporą, bo nie wydaje bo mi się. Może hetmanem? O, hetmanem no tak, byłoby lepiej. Hetmanem, bo hetmanem teraz groźby matowe. I czyżby te groźby były już ten mat nieunikniony? Czarnego króla nie mamy jak zaszachować.
Chyba tak. No jest, no co, no wierze poświęcamy, no to to wszystko nic nam nie daje. Nieunikniony Pionem mat. z F pójdziemy do przodu, żeby hetman biały pomógł, też nam nic nie daje, bo grozi mat na H2, grozi mat na F2. To jest przegrana. Więc tutaj pak utruczek niestety, ale zostaje no, zamatowany. Jedynie może jeszcze tutaj jakby przedłużyć ten czas i jakby, nie wiem, oddać wieżę, żeby tych ruchów było więcej, ale ogólnie tutaj już jest mat nieunikniony. Zobaczmy dalej, bo została minuta 4. Zobaczmy na tabelę, czy tam się coś przymieszało. Kuba, no tak, no Kuba tutaj jak wygra, będzie miał równe 30 oczek. Ale spójrz, jeżeli Kos wygra, to może wskoczyć na wieżę. Ale Kos ma mat, aha, bo tak, ja myślałem, że tu z paku truczek gra z tym. Tak, Kos jakby wygrał, nie, to nie wskoczy na pierwsze miejsce. Więc tutaj jakby na no, Kos. Bo to jest wygrana Kosa. Jest atak, wieża musi uciec, zbicie, skoczka. Możliwe, że jakiś mat tutaj wejdzie. No ale to i tak mu nie da, widzisz, już Kuba ma 30, więc nie ma, a, no tak. Niemożliwe, żeby to wygrać. Paku truczek tutaj może jeszcze stracić trzecie miejsce, bo Kamelia, nie wiem jak tam Kamelia, zobaczmy na Kamelię, bo Milan tutaj raczej udźwignie te 50 sekund. No Kamelia niestety tutaj z Karoliną przegrywa, no ale Karolina jak wygra będzie mieć 18, czyli Karolinie braknie do podium. Więc jakby podium będzie chyba oczywiste. Jest Kuba, pierwsze miejsce, który wygrywa turniej. Kos, który na drugim miejscu, raczej go tutaj nikt nie pokona. No Kindzia wróciła do nas. Pytanie, czy Kindzia wygra jeszcze. Zobaczmy na Kindzie. Nie widzę jej tutaj. Musiała zagrać na partię? A widzisz. No i co? Z Szymonem. No ale Szymon tutaj ma przewagę, więc no zostało 7 sekund, tak czy tak, więc wszystkie partie zostają zatrzymane dosłownie za 2 sekundy. No i zobaczmy, Kuba pierwsze miejsce, gratulacje, Kuba zdobył 30 punktów. Drugie miejsce Kos, nie wiemy kim jest ten zawodnik, może do nas napisać wiadomość, czy gra w gońcu, imię, nazwisko nawet może nam podać w celu opublikowania informacji w poście. Trzecie miejsce paku truczek, 19 punktów. No i Karolina, która wygrała partię ostatnią z Kamelią, no ale zabrakło punkcika, żeby stanąć na podium. Kindzia, która miała przerwę, wróciła i zdołała wygrać dwie partie szybko i zdobyła 17 w sumie punktów. Następne miejsce Kamelia, Milan, Szymon, Hubert, Michał, Mateusz, Franciszek, Kuba, Julek, Antek, Natalia, Filip i na ostatnim, 18 miejscu Ksawery, który, pamiętamy, wygraną partię z Julkiem, przyjął remis i zanotował jedno oczko. Wszystkim bardzo dziękujemy. Myślę, że można nas pokazać tutaj teraz już w całości. Bardzo wszystkim dziękujemy za udział w turnieju. Turniej charytatywny, online dla dzieci i osób dorosłych z hospicjum z Niepołomic, wspólnie z UKS Goniec Staniątki. Bardzo wszystkim dziękujemy. Ja jeszcze na koniec tutaj zachęcam, aha, już w sumie, że jest po licytacji, prawda? Zobaczymy jeszcze zaraz, kto wygrał licytację naszej bombki choinkowej. Z tego, co tam ostatni raz patrzyliśmy, to tam było 100 zł w licytacji, więc każdy może wejść teraz na nasz facebookowy profil Szachownica Gmina Kłaj i tam w poście z tą bombką w komentarzach można zobaczyć, kto wygrał bombkę choinkową i pieniążki zostaną wpłacone na szczytny cel, a bombka będzie się, myślę, u zwycięzcy fajnie prezentować. My już, myślę, będziemy wszystkim bardzo serdecznie dziękować za to, że wspólnie z nami spędziliście te 1,5 godzinki czasu. Następne nasze jakieś takie streamy nie są planowane. Tak jak powiedzieliśmy, robimy to czysto dla zabawy. I co? No i teraz zostają nam ostatnie 2 tygodnie treningów szachowych i święta, tak? Dokładnie tak.
Krakowia, która jest pod koniec roku. 27 grudzień. Od 27 grudnia, czyli po świętach. Do 4 stycznia. Do 4 stycznia można grać. I 19 grudnia na Zamku w Niepołomicach. Subregion, tak. Organizowany przez UKS Goniec Staniątki. Tam kwalifikacje odbywały się w zeszłym tygodniu, chyba w tym tygodniu, na początku chyba, tak. Tak, to był poniedziałek. Od poniedziałku, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, tam różne powiaty online rozgrywały swoje turnieje eliminacyjne. Od nas zakwalifikowało się 6 osób. Widzimy się w zamku w sobotę, tak? To jest sobota 19? Tak. Tak, w sobotę widzimy się na Zamku Królewskim w Niepołomicach. Tam będziemy rozgrywać finałowy turniej, a tak dla naszych uczniów jeszcze, no to we wtorek widzimy się z Kacprem Polokiem w Domu Kultury w Szarowie. W środę mamy nasze zajęcia stacjonarne, a tak to uczymy się dodatkowo na Skype'ie, uczymy się na turniejach na Czescomie, no i uczymy się indywidualnie też w domach za pomocą tych wspominanych dzisiaj książkach przez naszych uczniów. Coś, Łukaszu, chcesz dodać na koniec od siebie? Ja myślę, że powiedziałeś wszystko. Postaram tylko pożegnać się z widzami, podziękować za udział w naszym turnieju. Zgadza się. Życzymy przede wszystkim miłego dnia i miłego przyszłego tygodnia. Tak, w zdrowiu i w spokoju. Dokładnie. Dziękujemy wszystkim, trzymajcie się. Do widzenia, cześć.